Dobra, witam wszystkich ponownie. Wczoraj były delikatne problemy, natomiast mam nadzieję, że dzisiaj będzie już wszystko super działało. Tutaj mamy odliczanie za 2,5 minuty. Będą zawodnicy zaczynać swoją partię i pierwszą parą od 17 grającą będzie Piotr Pewojtasz kontra Szmitek. Dajcie znać na czacie, czy wszystko działa na pewno. Czy dobrze dzisiaj słychać, czy dobrze widać? Także mam nadzieję, że wszystko jest ok. O, dzięki Piotrek za kciuka, czyli wszystko działa super. Jakby były jakieś uwagi w trakcie, to koniecznie piszcie, ja będę zerkał i w razie czego będę reagował. Na telefonie ok. No to podejrzewam, że na komputerze też będzie ok. Nie powinno być takiego opóźnienia dzisiaj. Zmniejszyłem trochę opóźnienie na transmisji. Także delikatne będzie, ale myślę, że nie aż tak bardzo widoczne. No i nie powinno być dzisiaj już takich lagów. Dobra, to jeszcze minutka. No i dzisiaj mamy już tylko póki co ósemkę najlepszych zawodników. Cztery pary dzisiaj grają. Daj znać, Piotrek, jak jesteś na transmisji, czy masz jakiegoś swojego faworyta w tym meczu? Jak ci się wydaje? No tutaj zawodnicy już bardziej zbliżeni wiekiem, myślę, że doświadczeniem podobnie, a tak na żywo rankingu FIDE jest około 100 oczek różnicy, podobnie jak na Liczesie. O, dobra. Chłopaki zaczynają pierwszą partię. Że czekamy i Szmitek zaczyna. C4 w pierwszym ruchu mamy. Zobaczymy, co tutaj ciekawego pokażą dzisiaj. C5. DC oczywiście się za bardzo nie bije, żeby nie zdwajać pionków. I będą obaj grali na krótką roszadę. Tu już o Piotrka podobny wariant był wczoraj z pionkami E4, F4. Dzisiaj Szmitek zagrał troszeczkę inaczej. To co? Tutaj pewnie jakiś plan, może wieża. O, biały będzie chciał dojść pionkiem do E4. A czarny bardzo chciałby zagrać B5, więc A4 nie pozwalające zagrać B5. Bardzo nieprzyjemny wolniak pozostał na polu D5. To jeszcze wolny pionek podparty przez innego pionka. Podejrzewam, że będzie mógł czarny tutaj próbować dobrać się przez ruch F5 do pionka E4. Zobaczymy, jak to wyjdzie. H6. Być może, żeby nie można było jakiegoś związania tutaj zrobić. Pewno ma biały zdwojone pionki, co jest trochę słabością, natomiast ma za to parę gońców. Biały ma podpartego wolniaka. Troszkę po debiucie bardziej chyba jednak podoba mi się pozycja Szmitka. Tak, Piotrek, no w szachach szybkich czy blicach są te różnice trochę mniej widoczne na pewno. Wydaje mi się, że w partii klasycznej też ta różnica nie byłaby aż taka duża jednak.
100 oczek różnicy nie jest dużo. Natomiast no ja swojego faworyta w tym meczu mam, na razie nie będę mówił. Oj, tu widzę, że Szmitek podstawił pionka. Zobaczymy, co, jak dalej. No tak, niemniej jednak ten pionek na D6 jest groźny. I goniec, który wejdzie na pole C4, też swoją robotę będzie robił. H5 broni konika dodatkowo. Wydaje mi się, że być może teraz można związanie gońcem spróbować zrobić. Z groźbą F3 na przykład. No tu się Szmitek zdecydował od razu na ruch pionkiem F3. Wydaje mi się, że mogła to nie być najlepsza decyzja. Ciekawe, czy teraz biały zdoła tego pionka utrzymać. Jednak teraz prawdopodobnie będzie plan, żeby atakować tego pionka. Koniec F8, o właśnie, tak czarny zagrał. I będzie tego pionka nękał. Tutaj pionek fajnie doszedł na D7, broniony przez gońca, choć wprawdzie są różnopolaki, więc troszkę to realizację na pewno utrudnia. No i ten goniec czarnych teraz jest strasznie zablokowany przez swoje pionki. No ciekawa pozycja. Ciężka na pewno jest do ocenienia i do precyzyjnej gry na tak małym czasie. Ma niewątpliwie czarne trzy bardzo silne wolniaki tutaj na tym skrzydle, którymi będzie chciał wędrować na promocję. Natomiast jednak musi uważać na tego pionka D7. Być może trzeba przygotować jakiś ruch F5. Od razu wydaje mi się, że nie można tak zagrać. Natomiast jakby udało się w pewnym momencie dojść do F5, żeby zablokować tego białopolowego gońca, żeby pozbyć się pionka D7. Albo oj, tutaj nie można teraz bić przypadkiem, chyba. Wydaje mi się, że można i tutaj Piotrek zdecydował się oddać jakość. Wydaje mi się, że to jest słuszna decyzja. Jednak w zamian za jakość dostał nagle cztery pionki. Cztery pionki więcej, to jest bardzo dużo. Trzy wolniaki. Wydaje mi się, że to może być mimo wszystko decydujące, decydująca przewaga czarnych. A2, wieża A1 podejrzewam, że właśnie biały planuje. Natomiast czarny nie czeka i leci kolejnym pionkiem. Hetman B7, D3. C3 znaczy. Tutaj biały próbuje blokować i leci jeszcze jeden pionek. Teraz z planem B4. Goniec H3 dobrze wygląda. O, cześć Adam. No właśnie, i tutaj już Szmitek w pierwszej partii się poddał. No tak, te pionki zdecydowanie wyglądają zbyt groźnie. Gramy za chwilę B3, gramy za chwilę C3, C2. I ta pozycja nie powinna... Po B3 jeszcze goniec może na A3 wlecieć. No tutaj raczej goniec może przez C5 także się przestawić na D4, spróbować. Raczej tutaj biały by tej pozycji nie utrzymał. Dobra, a tu już chłopaki się szykują. O, cik. Dobra, tutaj jeszcze chwilkę czekamy na kolejną rundę. Chłopaki się przygotowują. Mimo wszystko wcześniej się poddał. Myślisz, Piotrek, że tam była szansa, żeby spróbować tą pozycję ustać? Mamy podobnie jak wcześniej C4. Tutaj biały zagrał taką trochę, dostał sycylijską, tylko że białymi. No i ma tempo więcej niż w normalnej, klasycznej sycylijskiej czarne. Znaczy, no tak, no może faktycznie, Piotrek, masz rację, że można było jeszcze parę ruchów tutaj poprzesuwać. Zwłaszcza, że tutaj czas nie goni jak na w tych arenach wcześniejszych, gdzie każda minuta jest ważna i pewnie lepiej na takiej arenie byłoby się poddać, nie tracić czasu, próbować grać kolejną partię. Natomiast tutaj ten czas nie goni, więc można było spróbować. Natomiast wydaje mi się, że chyba w wyniku partii i tak by to nie zmieniło. No chociaż wiadomo, to jest blitz i zawsze jest szansa, że przeciwnik się pomyli, więc próbować warto.
No dobra. A zastanawia mnie, Piotrek, co sądzisz o tej pozycji? Tutaj czarny powymieniał. Wydaje się, że struktura pionkowa jest jednak trochę lepsza dla czarnych. Tutaj biały ma zdwojone pionki na linii C. Oj tak, tutaj udała się Szmidtowi bardzo sprytna pułapka. Związał pionka G3 i przygotował ruch konik H4, czyli wygląda na to, że będziemy mieli 1-1. Tak, i się udało. Tutaj Piotrek się niestety poddał. No dobrze, czyli wracamy, czekamy na trzecią partię. Będzie dogrywka. Trzecią i czwartą. Tutaj bardzo podstępna pułapka. Możeś mi tak zapomniał, że to nie arena właśnie. Tak, to prawda, że obaj zawodnicy grają dosyć szybko. Zarówno z Piotrkiem, jak i ze Szmidtkiem na arenach zdarzało mi się dużo razy grać. Nawet na żywo w turniejach też z obojgiem grałem. Natomiast faktycznie obaj są zawodnikami dosyć szybkimi. A Szmitek z kolei dużo remisów proponował na arenach. Także nie tracił czasu. Dobra, czekamy, aż załaduje kolejną partię. Teraz powinien Szmitek grać białymi. O, mamy kolejną partię. I tym razem mamy E4 w pierwszym ruchu. G6. O, ciekawe. Z ruchem D5 nigdy się nie spotkałem. Ciekawe, czy to była... Macie jakąś opinię? Czy to była pomyłka? Tam miał ruch D6 być zagrany? I wyszedł misklik? Czy to jest jakieś takie celowe poświęcenie? Wydaje się, że czarny ma szansę na odzyskanie piona teraz, jak zagra koń B6. Koń B6, no jeszcze... Tak, tu jeszcze byłby szach na B5, więc czarny najpierw zrobił roszadę. Natomiast wydaje się, że czarny odzyska tego pionka. Chociaż zobaczymy. Ciekawe. Jest taki wariant, Piotrku, mówisz. Ok. Natomiast ten ruch G5 wydaje mi się strasznie ryzykowny, biorąc pod uwagę to, że ten goniec teraz tutaj w G5 celuje. No szczerze, że pozycja białych mimo wszystko bardziej mi się podoba. Jednak ma nawet jeśli czarny odzyska pionka D5, ma biały pionka w centrum na D4. Ma, jak zrobi roszadę, będzie miał króla troszkę bardziej zakrytego. Jest też E4, D5, ED skoczek F6 i dochodzi do podobnych pozycji. Ok. No tak, ale tutaj teraz z kolei strasznie słabe pola ma czarny. Wydaje mi się, że można by spróbować być może teraz hetman D3 zagrać. Hetman D3 z groźbą hetman H7 mat. I tak właśnie Szmitek postanowił zagrać. F5, żeby nie dopuścić do mata. Pytanie, czy teraz jakoś próbować agresywnie grać, czy jakieś H4, G4 i raczej powinien biały być może iść na długą roszadę. I tak mi się wydaje, że mi tak zrobisz. To jest jednak dosyć agresywny zawodnik i na pewno nie będzie chciał spokojnej gry i krótkiej roszady, tylko raczej pójdzie w długą roszadę i będą grali na noże. B3, wieża D8. Teraz jakieś ataki z odsłony mogą grozić. Trzeba na hetmana uważać. Ok, hetman E2. No tak, ma biały pionka więcej. Ma parę gońców.
Tylko pytanie, gdzie się zdecyduje zrobić roszadę? Czy jednak krótką, czy jednak długą? Ja osobiście chyba bym próbował jednak z długą roszadą. Tak, tutaj jednak jest długa roszada i od razu czarny ruszył A5 z planem A4 na pewno. Tutaj ciekawy ruch goniec C4, pojawiła się groźba goniec B5 ze zdobyciem jakości, ale się Piotrek nie dał. Odszedł szybko królową, przy okazji odzyskał pionka. No, królową zbić nie można, bo spada goniec na C4. Czyli trzeba będzie odbić tutaj pionkiem. A, tutaj szacha znalazł, super. No tak, udało się z tempem odejść faktycznie, więc dostał biały pionka więcej. Tutaj odzyska wprawdzie na E3 czarny. Natomiast jak pozycja się uprości po odejściu gońcem, to czarny będzie, znaczy po odejściu gońcem czarny może zbić oczywiście wieżą. Gdyby zbił hetmanem, no to zostaną różnopolaki w końcówce, więc pewnie będzie mimo jakiejś tam dosyć dynamicznej pozycji, pewnie będzie remis. Chociaż no pewnie lepiej czarnymi jest po prostu czarną wieżą zbić. Być może będzie jakieś poświęcenie na C3. Tutaj jednak i goniec jest wycelowany, i wieża, i królowa. Próbuje szmitek wymienić królowe, no i przy okazji oczywiście grozi mat na G8. No tak, i pozycja się uprościła. To wydaje mi się, że to się jednak powinno zakończyć remisem. Tutaj sprytne poświęcenie na C3. BC3, wieża C3. Widełki i będzie miał czarny dwa piony więcej. Na pewno nie można było przyjąć tego poświęcenia gońca. Trzeba je zostawić. Tu Szmitek sprytnie próbuje po prostu wyjść aktywnie wieżą do ataku. Jak najbardziej, myślę, słuszna decyzja. Może teraz wieża D7 po prostu. Można zagrać. Czarna wieża na dwójkę chwilowo nie może wlecieć z uwagi na białopolowego gońca. O, i tak właśnie zagrał. Tylko te 13 sekund na zegarze. Jest mocno niepokojące. Pionka broni. Podwisa pionek na B7. Wieża F7 jest groźba. Goniec będzie musiał odejść i biały odzyska pionka na F5. Tak właśnie zagrali. Pionka biały odzyska. Czy da radę tu jeszcze powalczyć o jakąś przewagę nawet? Wydaje mi się, że będzie ciężko, ale zobaczymy. Być może można spróbować powalczyć jakoś o te pionki teraz. Wydaje mi się, że troszkę Szmitek chyba wypuścił. Niekoniecznie ruch H3 musiał grać. Tak mi się wydaje. I teraz nagle czarny dostał już dwa pionki więcej. A z tymi dwoma pionkami więcej nie jest wcale takie jasne, czy różnopolaki będą na pewno remisowe. Może się okazać, że to już jest jednak wygrana czarnych w tej pozycji. Zwłaszcza, że te pionki są na dwóch różnych skrzydłach, a przy różnopolakach im bardziej rozsunięte są pionki, tym lepiej. Tym większa szansa na wygraną. Tak, i teraz kolejny pionek jeszcze spada u białego. No i ten pionek H4 się zrobił potwornie groźny. Wydaje się, że już tego pionka się zatrzymać nie uda. Jeszcze, no na szach na G7 nie grozi. Można spokojnie pionkiem lecieć i mamy 2-1 dla Wojtka. Także chłopaki jeszcze jedną partię będą grali. Czyli teraz Wojtkowi wystarczy remis. Zobaczymy, czy uda mu się dociągnąć przewagę do końca. Jeszcze chwilkę poczekamy. Zobaczymy, jaki chłopaki zagrają debiut.
jak to się przez pierwsze chwilki, przez parę pierwszych ruchów rozwinie i przechodzimy na kolejny mecz, bo o 17:20 zaczyna Wimpy Champ z legendarnym. A tego meczu jestem szczególnie ciekawy z uwagi na to, że legendarny wczoraj wyeliminował mnie, także z przyjemnością popatrzę, jak dzisiaj mu idzie dalej. Piotrka, nie Wojtka. Ten nick Pywojtasz myli. Tak, oczywiście to jest Piotrek, nie Wojtek. Tak, mamy obronę sycylijską. No, taka teoretyczna pozycja, goniec G5. Podobną pozycję miał wczoraj Szmitek z Marysią Malicką. Gdzie też udało się, gdzie też Szmitek właśnie dał sobie tutaj na linii F pionki zdwoić. No i całkiem fajnie tam, przyjemnie Marysia stała. Pewnie nawet trochę lepiej. Tutaj też mi się trochę bardziej podoba jednak pozycja białych. Wydaje mi się, że ten konik to tak bardziej na C5 częściej jednak wędruje u czarnych w sycylijskiej niż na E5. Tak, a Piotr szuka tutaj jakiegoś ataku na G7. E5 bardzo aktywny ruch. Wymienią się czarnopolaki. Będzie podwisało na G7. Ale to wszystko jest kosztem jednak słabego pionka na D3. Teraz pewnie właśnie roszadę można zrobić. Choć fakt, że biały trochę straszy. Tu wieża G5 z groźbą na G7 było. Czy uda się słabe czarne pola wykorzystać? Można pewnie spróbować hetman H6, żeby tego pionka H7 tutaj przytwierdzić i przerzucić ewidentnie wieżę na H3 próbuje biały. Tutaj jest zmiana pomysłu. Ten konik będzie wędrował. Czyli konik zapewne będzie wędrował przez G3, być może na pole E5 i F6, albo przez G3 na H5. I oczywiście też dalej F6. A jednak nie, jednak F4. No tak, przez F4 też można przez H5 przelecieć. Czy teraz przypadkiem nie wchodzi jakiś ruch konik G6? Chyba można zdobyć pionka po koniu G6. I oczywiście hetman H4 i konik bije H4. Hetman G3. Myślę, że można było tego pionka na G6 jednak brać mimo wszystko i się cieszyć z pionka więcej. No tutaj czarny jednak teraz zdobył na B2 i jeśli się okaże, że ten atak białego się pozytywnie nie zakończy, to może być potem ciężko. Uwaga na wieżę E1. Tutaj F3 sprytnie broni tej wieży królowa. Natomiast nie jestem przekonany. No tak, generalnie grozi H5, H5, HG, HG i być może już jakieś poświęcenie konika na G6. I biały chce na pewno rozbić całą obronę czarnego króla. Natomiast nie wiadomo, na ile to wszystko tutaj działa. Ciekawe, hetman D4 szach. Być może można spróbować jakieś H6, może można było spróbować zagrać na tą wieżę. Jednak ta wieża ma bardzo mało pól. Więc chciałoby się to wykorzystać. Teraz konik na H5, celuje w pole F6. No tak, ciekawe. Teraz F6 chyba nie za bardzo można z uwagi na wieża G6. HG6, hetman G6 i hetman G7 mat. A jednak na pole F6 trzeba uważać. Szmitek obronił to pole. I mamy strzał na E5. Tak, ciekawie. Wydaje mi się, że faktycznie tutaj biały teraz już powolutku przejmuje tą inicjatywę. Dalej grozi konik F6. I może się tu robić coraz groźniej. Nieźle wygląda teraz ruch hetman G5.
Hetman G5 i oczywiście chcielibyśmy następnie próbować hetmana na F6 postawić i mata robić na G7. Tutaj nie wiem, czemu Piotr się na to nie zdecydował. Dobra, ja myślę, że to jest ciekawa pozycja, więc jeszcze chwilkę zostaniemy przy tej pozycji i za chwilkę już przejdziemy na kolejny mecz. H5. No teraz grozi HG. HG, HG. I czyżby się udało? Można było? HG, HG, skoczek G6? Wygląda, jakby można było teraz skoczek G6 spróbować. Albo nawet wieża E6. Wieża E6. A ciekawe, czy tutaj faktycznie jest wygrana. FE, no hetman G6, król H8. Nie zbił. Szmitek. No tak, tutaj pionek atakuje konika, ale jest związany, więc nie będzie mógł tego konika wcale zbić. Wystarczy odejść wieżą. I wygląda na to, jakby tutaj w niedoczasie jednak Szmitek się pomylił, figurkę stracił. Teraz można konik E6, widełki. I mamy koniec. I udało się Piotrkowi wygrać. Dobra, także ode mnie gratulacje i szybko przechodzimy na kolejny mecz. Dobra. O, tutaj chłopaki już grają. Wimpy Champ kontra legendarny Afrojax. Legendamy. I już patrzymy, jak to u nich wygląda. Co widzimy? Materialnie jest porówno. Centrum jest zamknięte. Biały ma gońca, ale ma biały ma gońca na dobrym, po dobrym kolorze chodzącego. Większość pionków tutaj w centrum na czarnych polach. Goniec biało-polowy. Choć często jest tak, że przy zamkniętym centrum konik okazuje się być lepszą figurą niż goniec. A jaki mieliśmy debiut? C4, E5, koń C3, koń F6. G3, C6, czyli taka trochę odwrócona sycylijska poszła. Ciekawie, wydaje mi się, że mimo tutaj słabości odsłoniętego króla, czarny może stać troszkę lepiej, troszkę przyjemniej z uwagi na słabość na C3 i fajne miejsce na C4. Jeśli ten król będzie bezpieczny cały czas, to prawdopodobnie manewr konika być na C4 może stać całkiem przyjemnie. No a ten goniec biało-polowy pewnie będzie musiał szans szukać w polu F5 i w celowaniu w pole H7. Jak tylko się uda. Mamy 27 sekund u legendarnego. Hetman C7 grozi hetman C3. No ciekawe, no tu być może, ale z drugiej strony wisi pionek na F6. Być może warto pomyśleć o roszadzie białymi teraz. Zrobić roszadę, nie przejmować się polem C3. No na C3 czarny raczej nie może zbić z uwagi na pionka F6. Będzie wyglądało, jakby tam miał zaraz być może nawet matować biały. Tutaj czarny obronił królem po prostu tego pionka. No tak, jest konika, udało się postawić na C4 kosztem pionka. Ciekawie. No, też jeszcze tam jednak te 30 sekund przewagi czasowej. Może się okazać, że to zrobi jednak sporą różnicę na blicu. Tutaj sądzę, że czarny próbuje wieżę na B6 przestawić i zdwoić wieżę po linii B. No, plan wygląda całkiem sensownie. Tutaj czarny myślę, że może z tym konikiem czarny powalczyć o inicjatywę. Mimo pionka mniej. Jednak tutaj słabości białych pól u białego zostały. Konik zawsze może spróbować przez B2 też na D3 się przestawić. Czyżby. No nie, wieża A5 to jeszcze czarny, nie, biały nie traci królowej, bo zawsze może na D7 zagrać. Jeszcze ma ta królowa troszkę miejsca.
Ale być może warto tutaj pomyśleć mimo wszystko o wjechaniu wieżą na B2. Spróbować zająć drugą linię na przykład. Choć no, przy 8 sekundach ciężko tak naprawdę określić, który plan jest optymalny. Tej H5 oddawał czarny pionka, może jakaś pułapka była. Tutaj to już chłopaki bardzo przyspieszyli, 10 sekund. Czy będą powtarzać? Tak, to wygląda jakby mieli powtarzać, czyli pokojowo zakończyli partię, bardzo ostrożnie. No, ja bym tak w ciemno ocenił, że być może czarny ma rekompensatę za pionka, jednak ma linię bezdobytą, białe wieże stoją dosyć śmiesznie. Wydaje mi się, że czarny tutaj za tego pionka jednak rekompensatę miał. W połączeniu z bardzo silnym konikiem na C4 i ze zdobytą linią B. Ciężko powiedzieć, czy tutaj, czy mógł o wygraną powalczyć. Mimo wszystko jednak pionki zdwojone, król odkryty. Także decyzja o powtarzaniu ruchów wydaje się być bardzo taka ostrożna. Ale myślę, że spróbować jeszcze, jakby było więcej czasu, to można było spróbować pograć jeszcze tą partię. Ok, E4, D5 mamy tym razem. Tutaj A6 trochę pole B5 blokuje. I ma biały, tak, ma biały centrum, a czarny będzie w zamian próbował tego wywierać presję na tego pionka D4. Teraz jeszcze goniec F3 raczej nie za bardzo można, bo hetman F3 i hetman atakuje pionka B7. Oj. Dobra. Konik C6, czyli dalej presja na pionku D4. Wygrana na oko dla czarnych, pomijając schwytanie hetmana. Tylko tam, Robercie, nie było schwytania hetmana. Ten hetman miał jeszcze jedno pole. Mógł tam do gońca zagrać. Wieża A5. No właśnie, wieża A5. I nie mógł hetman na E2 pójść? A, było tam, czyli tam był moment, kiedy mógł tego hetmana złapać. Okej, to być może przy damie na A3. Okej, to może tak, może faktycznie możecie mieć rację. Tam był pewien moment, gdzie można było tą damę zdobyć. No tak, no tutaj tam czarny stał jednak dużo aktywniej. Na figurki białego były ściśnięte. No tutaj ciekawie. Jest pionek na D4, który jest ewidentny, miał być celem dla czarnego, jednak biały zdążył się przestawić, zdążył zagrać C3. Chłopaki zrobili różne roszady, więc będą na pewno ostro się tutaj atakować. Biały będzie próbował pionkami na skrzydle hetmańskim, czarny będzie próbował na skrzydle królewskim. Na oko powiedziałbym, że pozycja białych wydaje się być jednak ciut przyjemniejsza. Chociaż no nie jest to wcale takie jasne. Mimo wszystko przy różnych roszadach te pozycje są bardzo zakręcone i może się jeszcze tutaj bardzo wiele wydarzyć. Teraz konik E5. Fajne miejsce dla konika, choć będzie można go stąd też wygonić bardzo łatwo ruchem F6. Było przynajmniej na A3, na końcu chodzili i zapomniał, że za A3 nigdzie nie ucieknie. No tak, faktycznie. Dobra, teraz podwisa konik na E5. Co z tym konikiem? Pionek na D związany, trzeba coś z tym konikiem zrobić. Tylko pytanie co? Niezbyt dobrze wygląda bicie gońca, bo jednak linia H się otworzy dla wieży. Być może F4 można spróbować zagrać pionkiem. Albo konika wycofać po prostu na F3. Tutaj u Wimpy Chimpa jest minutka przewagi.
Myśli legendarne. Hetman F3. Okej, czyli jednak zdecydował się na odejście hetmanem ze związania. No tak, decyzja jest na pewno ciekawa, natomiast zastanawiam się, czy nie wolałbym tego hetmana mieć na polu B3 niż na polu F3. Tutaj czarny będzie próbował pewnie wieżę na linii D zdwajać. B3 tutaj pionek BC4 teraz jest trochę lepiej broniony. Tak, strasznie tutaj mimo wszystko ta pozycja rozwija się dosyć powoli. Może się skończyć tak, że się po prostu uprości, że chłopaki powymieniają wieże i że będzie i zakończą to dosyć pokojowo. Natomiast no, ma biały troszeczkę więcej przestrzeni. Ten pionek na E5 sprawia, że czarny ma troszkę mniej miejsca i może tą pozycję grać się białemu po prostu trochę wygodniej. Ten goniec na G5 sprytnie stoi, zabiera pole D8. Więc ciężko powiedzieć, czy to jakby da jakąś realną szansę na wygraną białemu. Natomiast na pewno się grają troszeczkę białymi przyjemniej niż czarnymi. Tutaj tak, trzeba było F4 obronić tego pionka. Chociaż teraz jest bardzo sprytnie, tutaj czarny uaktywnił gońca, grozi matem na G2. Nie można goniec G2 zagrać z uwagi na... Czy można? Może można goniec G2 spróbować teraz. Hetman G2 to hetman A1. Tak, i tak zagrał właśnie. No ciekawe, hetmanem gdzieś trzeba niestety odejść. Ostatnie 8 sekund legendarnego. Teraz goniec H3 prawdopodobnie można spróbować zagrać. Znowu zagrozić matem na G2. Tak, goniec się odsunął. No tak, tutaj faktycznie teraz już pozycja czarnego się dużo, dużo lepiej wygląda, się bardzo poprawiła. Ten hetman na B2. Nie bardzo widać, co miałby tutaj biały zagrać. Kolejny pionek na A2 może spaść za chwilkę. No tak, tutaj Wimpy Champ bardzo sprytnie to rozegrał. No, myślę, że taką... Na pewno przy 2 sekundach legendarnego Wimpy Champ będzie próbował utrudniać mu życie. Natomiast no ja sądzę, że można zbijać jednak te pionki dalej. Po prostu zbić na A2 i nawet po zbiciu na A2 wymienić potem hetmany spróbować. I mimo różnopolaków, z 3 pionami więcej, znowu na 2 skrzydłach, powinien czarny sobie poradzić. Ciekawe, tutaj wymienił hetmany od razu, biały. Są 2 pionki więcej, jednak nie ma, jednak te 2 pionki więcej są na jednym skrzydle. Ach, tu kolejny pionek. Polegnie, ale jeszcze znalazł C5. Na pewno gra jest do jednej bramki, natomiast tutaj będzie... Och, tu, no to teraz już będzie remis. Bardzo sprytnie tutaj legendarny. Wydaje się, że uciekł spod noża Wimpy Champowi. Choć może jeszcze nie jest to wcale takie oczywiste. Goniec przestawi się na B4. Pytanie, czy uda się czarnemu jakoś pchnąć te pionki sprytnie. Może być ciężko. Tak, zwłaszcza jeśli zagrał pionkiem na C6, bo wtedy była jeszcze szansa królem D7 przez C6 i na B5 przejść. Teraz jeszcze nie widzę, jak miałby w ogóle czarny pchnąć pionki. Chyba nie ma jak. Tu nie ma przejścia dla króla. Sam pionek na C5 nie pójdzie. Ten pionek na H4 też nie pójdzie. Napiszcie, co sądzicie o tej końcówce.
Pan na B3 pozwoli wejść hetmanowi na C6, na G2 może. Nie chciał czarnemu dać hetman C6. Napiszcie, co sądzicie o tej gońcówce. No teraz już wygląda na kompletny remis. Jednak pionek więcej, no nie była to łatwa pozycja na pewno. Mimo dwóch pionków więcej, przy takim czasie tych różnopolaków nie jest łatwo wygrać. Tutaj jeszcze chłopaki się... No tutaj już biały, udało się białemu ustawić pozycję. Królem zabrokował pionka C, który... wolniaka C. A gońcem ustawił się tak, żeby pionek F4 był nie do zbicia. I to ustawienie już musi mu dać remis. Goniec. Goniec. Po król F5 goniec zawsze pójdzie na G5. No... Można było też zbić tego pionka. Mimo wszystko jeden pionek się wymieni, a potem goniec poświęci się. Oj, ale teraz dał się w cugcwangu ustawić biały. Oj, to tu już... No i tak wydaje mi się, że mimo wszystko powinna to być remisowa pozycja. No tutaj trochę sobie legendarny utrudnił. Na pewno remisowanie tej pozycji, podwalając pionka. No być może tutaj uda się jeszcze Wimpy Champowi coś wyskrobać. Idzie pionek na F5, potem idzie na F4. Tu, to się może udać. Na F4 teraz nie można. O nie, dobra. Znowu udało się białemu ustawić po czarnych polach. To teraz już nie uda się pchnąć pionka F4. No okej, no to mamy. Mamy kolejny remis. Czyli chłopaki będą grali dogrywkę. Teraz goniec C1, goniec D2 i remis. No tak, to teraz tu już faktycznie był remis. Dobra, to my się już powolutku przenosimy na kolejną partię. Tak. I mamy od 17:40. Tutaj będzie Piotrek grał razem z UPOE. A chłopaków zostawiamy, niech sobie spokojnie grają dogrywkę. Potem zerkniemy, jak u nich wynik. O, a tymczasem Piotrek zaczął partię z Kamilem. No tutaj Piotrek jest zdecydowanym faworytem. O, a ja jeszcze do siebie tutaj z dźwiękiem na wizję i z komentarzem zaproszę prezesa Mazowieckiego Związku Szachowego. Tutaj z Robertem wczoraj komentowaliśmy i dzisiaj również Robert mnie w swoim komentarzem wesprze. Także za chwilkę się do nas dołączy. Także dajcie znać, czy jest Roberta również dobrze słychać. Witaj, Robercie. Halo, halo. Halo, halo. Dobra, weź powiedz coś teraz. O, to jeszcze musisz troszeczkę głośniej mówić, bo ja cię na telefonie nawet bardzo kiepsko słyszę. Ja też cię słyszę kiepsko na telefonie. O, teraz jest troszeczkę lepiej jest teraz, dobra. Dajcie znać, ja proszę. Cały czas mówię, ale ja cię w ogóle samo słyszę. O, no ja cię już słyszę bardzo dobrze. Dajcie znać, proszę, na transmisji, czy wy słyszycie Roberta. Wydaje mi się, że powinniście słyszeć, tak jak wczoraj, już na koniec powinno być wszystko ok. No tak, tam. No uciekł tam legendarny w tej drugiej partii, nie? W tej końcówce. No tak, tak. To ja myślę, że tam wymiana hetmanów w ogóle niepotrzebnie chyba się przestraszył te B6. Wydaje mi się, że tam trzeba było bić tego pionka jednak, trzeciego pionka wziąć. Oczywiście, że tak. Wymiana hetmanów, jakby dopuszczenie do wymiany hetmanów bardzo, jeśli jeszcze była wygrana, to bardzo utrudniało tą wygraną z uwagi na to, że były dwa piony więcej, ale tylko na jednym skrzydle.
co daje szansę stronie broniącej się. Dobra, tutaj mamy naszego lidera Piotrka. No tak, No, jest to wynik w kolejny bezpośrednich zdecydowany. pojedynkach 19-8 przemawia za No tak, ale Piotrkiem. wiadomo, to jest puchar, to jest stres. Tutaj może się wynik każdy zdarzyć. Aczkolwiek, no wiadomo, Piotrek jest faworytem tutaj. O, No i tutaj. po pozycji też widać, że będzie chyba tutaj Grałem z przeważał. UPOE w tych arenach bardzo podobne pozycje białymi. I właśnie mi białymi najlepsze wyniki wychodziły właśnie jak grałem tego typu pozycje jak Piotrek. Krótka roszada, konik H4 przez H4 przechodzi na F5, Ale tylko na oczy. E6 nie biłeś. Nie biłeś na E6. Na E6 nie biłem nigdy i nie pchałem też pionka A w ten sposób, jak pchnął go Piotrek. Natomiast w tego typu pozycjach z pionkiem na A2 krótka roszada, tam konik H4, konik F5, tylko trzeba uważać, grając konik H4 na atak z odsłony, żeby nie dostać konika E4 i nie stracić na polu H4. Natomiast tutaj, no i tak wydaje mi się, że to jest troszeczkę przyjemniejsze do gry dla białych z uwagi na tą półotwartą linię F. W tym momencie biały już może próbować konik na H4 Nie wiem grać. jak tutaj nie są to moje pozycje, bo po pierwsze praktycznie nie gram E4. Natomiast to tutaj nie wiem. No wiem, że skoczka przydałby się na F5 postawić Tak, białym, ale już widzę. tak. Zawsze przy krótkiej roszadzie czarnych staramy się w miarę możliwości, mając pionka na E4, konikiem wlecieć na F5. Nie będzie to takie łatwe teraz, bo tutaj na G6 postawił swojego konika Kamil. Niemniej wydaje mi się, że jednak na tyle, na ile ja gram te pozycje, jest to przyjemniejsze dla białych. Teraz Piotrek bardzo fajnie z B3 przestawił konika na C4. Tutaj pokazując swoje zrozumienie Tylko pytanie, pozycji. co on tam będzie robił, ten skoczek. Ja myślę, że ten skoczek na Chyba, że razie. zagra becz, chyba, że zagra becz Tak, B3 ja tak i nie sądzę. konie Zobacz, ten B4. pionek na B4 jest jakąś tam słabością. No chyba, że czarny zagra C5, ale wtedy biały konik już przez B6 będzie mógł przechodzić. Udało się dojść, wymienić jednego konika. No No to ta pło. chyba idzie na strategię i właśnie tego piona będzie Teraz trzeba chciał uważać. Tu zatrzymywać. Kamil będzie próbował być może konik E4 grać. Jakieś takie łapki, niełapki być może będzie próbował. No tak, sprytne posunięcie. Pytanie, czy można. Teraz nie można tego zrobić, bo zbije hetmanem Piotrek i po D5 wisi pionek E5. Więc chwilowo tego zrobić na pewno nie można. No tutaj. No ta przewaga czasowa jeszcze Piotrka jest dosyć duża. No i ten konik na C4 wygląda lepiej niż konik na F6 mimo wszystko. Realnie przyjemna dla białych jest ta półotwarta linia F w tych pozycjach. Ciekawe, być może. No, przestawiają się chłopaki, tak? Przestawiają się chłopaki, Widać, zastanawiam się, że mają szacunek do siebie. tak. Tu być może biały mógłby spróbować jakoś do H4 dojść, tego konika wygonić. Tak mi się wydaje, że tak Piotrek będzie próbował No robić. tak, będzie miał tutaj problem z utrzymaniem tego konika, aczkolwiek on przez E6, no tak, ale H4, z E6 E6, bo też nie za bardzo ma gdzie musi wieżę chodzić. bronić. No ciekawe, wydawałoby się, że zbicie wymiana hetmanów może dać trochę lepszą końcówkę białym, tak pozycyjnie. Jednak na skrzydle hetmańskim będzie pionek więcej, ale zdwojony, nie wiadomo. Wydaje mi się, że może można było spróbować wymienić te Ale hetmany. dalej nie widać tutaj konkretnych linii atakujących dla białych, bo postraszył trochę na tej linii biały, ale widzę, No, że no nie ma tutaj lekko jak nie się jest. przełamywać. Brakuje trochę słabości u czarnych, które mógłby biały wykorzystywać. No właśnie. Nie chcę zagrać czarne C5 sprytnie, Jakby żeby nie ta, w takich. stracić punktów. W takich warunkach blica na pewno, no Piotrek wykorzystując swoją przewagę niewątpliwie taktyczną i doświadczenia, może próbować grać jakieś, może O, G4. poszło już C6, czyli już wydaje mi się, że już tutaj UPOE chyba No tak, tu już pion, zaczyna tak, pękać. Piotrek wymyślił sprytnie ruch D4, otwarcie linii D i teraz hetmanem może zbić nawet na D6. No tak. Także No to tutaj już no zdobył właśnie, to jest przewagę. to. No,
Kupuje niepotrzebnie czekał chyba na Znaczy, jeszcze białego. padł pionek na A5, ale to zawsze można konikiem teraz wrócić na C4 i padnie jeszcze pionek E5. Zgadzasz. No i Także. czas tutaj też nie za ciekawy. No tak. Czyli Zdecydowanie co, czas na mamy korzyść tutaj. Piotrka. No ale co, Gra. tylko pion więcej jest, tak? No tak, Nie, tylko. równowaga. Znaczy, chwilowo jest równowaga, natomiast można O, było bić wow. na E5. Ale nie zbił Piotrek. Ojej, a teraz pionek C2 spadnie. No właśnie. Oj, to wydaje się, że Oj. Piotrek tutaj zrobił ze 2-3 ruchy za szybko i się może robić. Mając jeszcze więcej czasu. Mają. Tak. I jeszcze zobacz na tego wolniaka teraz, co tu się dzieje. I nagle u Poema pionka więcej. No, tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie zagrał. Nie no, trzy wolniaki na tym skrzydle, no to jest wygrane na pewno. No, Jeśli się oczywiście kwestia, nie pomyli. żeby się nie pomylić, jak to w blicu. No, jeszcze król D2 i król C3 tu będzie próbował, także. Zgadza się, no E4, aha. Jest pole D5, gdzie czarny, o właśnie, musi konika chyba próbować postawić. No piona teraz mógł No, stracić na F3 to z teraz konikiem, jakby zaszachował. nie zbił Piotrek. Piotrek wolał pójść po pionka C5. To ciekawe. Ale Też wiesz co, dziwnie. pozycja tutaj u Poe przestała mi się podobać. O matko, no rzeczywiście, tutaj jak w kalejdoskopie Jak w zmieniasz kalejdoskopie, dokładnie. diametralnie ten skoczek na B2, tak się tak pięknie Czy ustawia. wydaje mi się, że A to jest Piotrek teraz chce kwestia. wolniaka puścić. Wydaje mi się, że tu się jednak dało się we znaki to doświadczenie. Zobacz, Piotrek idealnie postawił konia na B2 i się okazało, że jednym koniem na B2 zablokował wszystkie trzy wolniaki. Trzy piony, no tak, trzy Wszystkie piony, trzy piony niesamowite. zablokował i po prostu poszedł królem i wszystko pozbijał, a Kamil w ogóle nie wiedział, co ma z tym swoim koniem zrobić. Ale go załatwił. No załatwił go bez mydła, No i jeszcze naprawdę. teraz będzie próbował na pewno to. Chociaż czy to jest wygrana na pewno białych? Wydaje mi się, że to. Ojej, a No teraz. wygrana Ach, jest. No 100%. tak, z tempem tutaj doszedł Piotrek. Jakby taktycznie to już tutaj rozegrał do końca, to chyba macik w dwa ruchy, co? Hetman B6 i tam Hetman B8. No tak, trzeba przyznać, że tutaj. No, miał swoją szansę u Poe, żeby wygrać. Na pewno miał Miał, tą szansę. oczywiście miał. Tam jak parował na C2, to myślę, że tam była wygrana. Nie wierzę w to, żeby tam nie można było. Tak mi się wydaje też, że tam musiała być wygrana, natomiast. No, tutaj Piotrkowi trzeba przyznać, że fenomenalnie konika na B2 postawił. I. No i konik wygrał mu partię, tak naprawdę. Razem z królem. Tak, no to No niezły nieźle. zwrot akcji. Jednak te końcówki są najciekawsze w tych blicach. Tak, i tutaj się dużo, dużo się dzieje, dużo się zmienia. Dokładnie. Czyli No. co, czekamy na drugą partię. Ja czytam, ten mecz się już skończył, legendarnego. Legendarny się skończył z Wimpy. Właśnie patrzę, co tam u legendarnego i Wimpy Champa. Oni w tym momencie grają partię. I jest 2-1 dla legendarnego. Czyli wygrał drugą partię i grają. Trzecią partię wygrał legendarny. I teraz grają czwartą partię. Czyli mamy dwa Niesamowite. remisy i wygraną. No to tutaj Wimpy Champ, Czyli który był tamten jednak. mecz jest zacięty. Jest zacięty. Wimpy Champ, który był tutaj Natomiast już faworytem, musi Piotrek teraz już wygrać. zaczął swoją drugą partię z Dobra, UPOE. to już wchodzimy do Piotrka. I co tutaj mieliśmy? Sycylijską. Tak, Było zamknięto, tak. mieliśmy sycylijską. Sycylijską. Ja pamiętam swoją pierwszą w życiu partię. Na żywo nigdy z Piotrkiem nie grałem. Pierwszy raz z nim tutaj na arenach się spotkałem przy szachownicy. To pierwszą partię właśnie grałem z Piotrkiem Białymi i poszła sycylijska. I była jakaś taka strasznie szalona partia, że poświęciłem jakość, potem hetmana i ostatecznie udało mi się wygrać. I to też właśnie było w No sycylijskiej. trochę inaczej mnie uczono na zamkniętego Sycyla. Piotrek tutaj inne ustawienie. Może nie spodziewał się zamkniętego. No, ja zamkniętego nie grywam. Także tutaj mi ciężko powiedzieć, natomiast grywałem swojego czasu Atak Grand Prix tak zwany. No ale czarnymi nie grasz C5, nie? Czarnymi w ogóle nie gram sycylijskiej.
Białymi raczej preferuję, właśnie białymi na sycylijską, takie pozycje typu Rossolimo, goniec B5, albo C3, D4, jakieś ałapiny. Natomiast swojego czasu też grywałem właśnie atak Grand Prix, tam z E4, F4. Okej, bo z tego co wiem, to najlepsze systemy na zamkniętego Sycyla to jest G6 i gońca na G1 stawianie. Natomiast tutaj Piotrek wybrał troszeczkę inną wersję, ale oczywiście w Blica można grać wszystko. Grałem białymi na sycylijską, bardzo podobne pozycje. W takim jednym moim grywam czasami taki trochę boczny wariant, to znaczy E4, C5, koń F3, D6, E5 w trzecim ruchu. I to E5 prowadzi do bardzo podobnych pozycji. Ta pozycja jest trochę przyjemniejsza dla białych moim zdaniem. Ten biało-polowy goniec fajnie strzela w pole B7. Z konikiem, no teraz czarny musi chyba gońca na E7 wycofać. No i ten pionek C5 jest problemem w tej pozycji. No bo na C5 pewnie wolałby czarnopolowy goniec stanąć, a nie być zablokowany przez pionka. O, dziwnie go obronił Tutaj. na E5. Czy Ciekawe. dobre miejsce dla gońca? No prowokacyjny ruch. Natomiast nie wiem, czy nie jest bicie na B7 teraz. Bicie na B7, to wydaje mi się, że goniec bije C3. Aha. I tam, jeśli goniec A8, to goniec E1 i będą się wybijali w kółko. Więc może być coś takiego. Tam w pewnym momencie chyba trzeba było grać A4, C4. Oddać jednego pionka, żeby ruszyć drugim. To mówisz Ci, że tam. ten goniec na D4 czarnych tak podejrzanie stoi. On tutaj miejsca nie zagrzeje na pewno, żeby czasem nie wpadł w jakąś pułapkę, bo wyskoczek odejdzie na D1 i biały będą chciały zagrać C3. To ten goniec no naprawdę będzie miał problemy ze znalezieniem miejsca Tak dla mi siebie, się bo ma wydaje. się tak Zobacz, szukały. biały już dąży do jakiegoś C3 i w tym momencie No już właśnie. goniec nie ma ruchu. Koniem z kolei chyba nie można odejść, no bo jak pójdzie na E8, to wchodzi goniec biały na E7. Na E7 i co? No jeśli koń na E8 pójdzie, to wjeżdża goniec E7, to zdobywamy jakość. Natomiast koń Czekaj, czekaj, D5. ale nie, skoczek D5 nie można grać? Skoczek. Właśnie liczyłem co po skoczku D5, natomiast. Nie wiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że po skoczku D5 jakby można by spróbować tego skoczka po prostu zbić. I wtedy na F6 zdwoimy pionki czarnemu. Jak chcesz zdwoić, jak poskoczyć D5? Po skoczek A, D5 D3, i C3, tak. D3 i wbijesz na F6, I tak? bije na F6, dokładnie. Wydaje mi się, że to mogłoby dać białemu przewagę. Ten goniec coraz bardziej podejrzanie na D4 stoi. No faktycznie. No to tutaj się zaplątał, no, moim zdaniem. No wygląda, jakby musiał jakieś C4 zagrać i ratować tego gońca. Chyba, że gdzieś tu jeszcze coś jeszcze zaczaruje może. A, bo Zobacz, tutaj. jednak Ale no biały dobra, się biały teraz, biały może goniec F3 teraz jeszcze zagrać. Ale no nie tak, zagrał. cały Piotrek. Ale teraz mnie zbicie na D1 i na B2 spada. No właśnie, natomiast jeszcze jest wieża B1 i potem spada na B7 z kolei czarnemu, zobacz. Zgadza się. Więc Czyli jest motywów. jest dużo motywów i tak bardziej podoba mi się pozycja białych z uwagi na tego Białopolaka, który strzela od początku partii praktycznie w B7. Zgadzam się z tobą. Rzeczywiście, no tutaj białe zdecydowanie lepiej stoją. Nawet przy tym wiszącym pionu Znaczy konie od. B2, ale widzę, że czarne tutaj ma jakiś plan nowy. No właśnie, pole F2. Tak, właśnie, Piotrek, tak F2. myślałem, że ty mówisz o tej końcówce z różnopolakami. Znaczy. Wiesz, no tam dwa pionki więcej to dwa pionki więcej. Kwestia jedynie, czy uda się jakoś się fajnie ruszyć i powalczyć o wygraną. Natomiast wolałbym mieć dwa piony więcej niż się bronić. No to co, to Może teraz. znowu wyjść doświadczenie. Zobacz, UPOE znowu ma dwa razy mniejszy czas. I Może. teraz, no, można piona odbić, ale Piotrek widzę, Tylko że nie chce czemu piona tak? odbijać. Co po goniec E4? A zaraz, a czemu UPOE nie zbił figury w jednym ruchu?
Piotrek grając Tutaj E4, rzeczywiście. Piotrek grając, Znaczy. chyba chłopaki się zamotali. Piotrek grając E4 podwalił gońca w jednym ruchu, wieża mogła go zbić. A z kolei u Właśnie. poety tego prezentu nie przyjął. I nie wziął, i nie ten, i nie zbił tego gońca. No to Piotrek. Chyba jakieś nerwy się już wdają. Może tak być. Chociaż Natomiast Piotrek. oczywiście i tak lepiej to wygląda dla białych, moim zdaniem. Tylko czy to teraz taktycznie jakoś nie wysiada? Konik F2 można grać. Chyba. Wydaje mi się, że można było konik F2, goniec F2, goniec F2 i na końcu zbić FE. Natomiast no tutaj też już. Ale Piotrek to No rozegrał. właśnie, No właśnie. tak. No Piotrek, cały Zauważył z daleka Piotrek. On takie związanie. rzeczy widzi. On takie rzeczy Ciekawe, widzi. ale Ale właśnie masz strasznie mnie rację. ciekawi, co się stało z tą figurą wcześniej. To jest dla mnie niesamowite, bo tu chłopaki dobrze grali i zobacz ten moment. Tu, bicie i teraz totalnie niezrozumiałe E4. E4, tak, rzeczywiście. O co tu chodziło? Znaczy, jakby pomijam podstawienie figury, idea ruchu, dlaczego biały nie może po prostu gońcem pionka zbić? To mnie też ciekawi. Bo to wygląda, jakby biały nawet i końcem mógł tego pionka zbić. No domyślam się, że czarny, pomijając podstawienie gońca, planuje zagrać F5 i walczyć o białe pola. Na przykład o pole Czyli F3. tak, tu Piotrek podwalił tego gońca. A, wiem co jeszcze Piotrek mógł planować. Mógł chcieć E3 zagrać. Jakby. Dobra, no ale co E3? Po zbiciu gońca Znaczy, jeszcze no, mógł po zbiciu podwalić? gońca, znaczy podwalił gońca, oczywiście, ale jakby zastanawiałem się, co było jego planem, czemu to w ogóle zagrał. Więc jakby Czyli jego oczywiście. planem było modlenie się o to, żeby przeciwnik nie zbił Ja myślę, pionka tak mi E4. się wydaje, że chodziło o ruch E3, natomiast oczywiście można zbić wieżą gońca było po prostu. Także szkoda, bo mielibyśmy tutaj jeszcze dogrywkę. No dobrze, no jednak tutaj sam się przekonałem, że emocje są, a zobaczmy co u legendarnego. Legendarny z Wimpim jeszcze grają. I mają Tak, no. wynik 2-1. A, czyli dalej grają tą pozycję. Jest 2-1 dla legendarnego. I znowu mają różnopolaki. Ale z hetmanami. Ale z hetmanami, tak. I tutaj Wimpy Champ walczy o wyrównanie. Znowu ma dwa pionki więcej przy tych różnopolakach. Ale tu mat w jednym ruchu podstawiony został. Ojej, tu Wimpy Champ mata w No jednym ruchu właśnie, nie o co tu zrobił. chodzi? Mógł Ale zrobić. oni na sekundach grają, na oparach strasznych. No grają, ale tutaj w tej końcówce widać tą przewagę czarnego. Tak, No i ale Hetmana już dorobił, także tak. chyba wygra czarny. Wimpy Champ wygra i będziemy mieli kolejną dogrywkę, bo tutaj u chłopaków jest 2-2. Matko, jedyna następna partia jak wczoraj. Już godzinę grają, tak? Tak, grają już godzinę. Pewnie. Tak, grają już godzinę chłopaki i będą grali jeszcze trochę. Jeszcze z pół godziny będą grali. No dobra, to oni niech sobie grają. Jeszcze do nich wrócimy. A tutaj zaczął już ostatnia para ćwierćfinałowa. Marek kontra Budziolek. Już zaczęli. Tak, Marek jako faworyt w zasadzie całego turnieju z pierwszego miejsca wszedł. Szmitek odpadł, tak? Szmitek grał z Piotrkiem. Tak, Szmitek odpadł. Piotrek tutaj napisał, że. Czyli Mazowsze górą. Mazowsze górą. No Co? tutaj wiesz, to. Kibicujemy Ojej. oczywiście Markowi. No właśnie, zobaczymy, jak tutaj Marek sobie jako reprezentant Mazowsza poradzi. No nie możemy pozwolić, żeby z obcego nam województwa tutaj mieszali Tak. Piotrek nam mistrzostwa, tutaj nie? przypomina, że Szmitek z nim odpadł. No właśnie, no także gratulujemy Piotrkowi oczywiście To ja jeszcze w takiej sytuacji. jako ciekawostkę mogę zdradzić, że tak na żywo, tak słyszałem od chłopaków, od Szmitka i Budziolka, że oni często razem trenują. Trenowali kiedyś przynajmniej razem we dwóch. Nie wiadomo, nie wiem czy dalej tak jest. Szmitek i Budziołek? Tak, że oni są dobrymi znajomymi i oni razem kiedyś No trenowali. tak, zgadza się, no przecież na turniejach też często razem są, także znam ich obydwóch i wiem, że są dobrymi znajomymi. No ale ja tu jestem
jednak patriotą lokalnym. Wspieramy lokalny biznes. Dokładnie. No i trzymamy kciuki za Marka. No tutaj. Kluczy. No jest ciekawie. Wydaje się, że jeśli udałoby się Markowi te Białopolaki wymienić, paradoksalnie, no bo jednak Czarnopolak Marka jest straszną figurą. Może teraz G5. Wydaje się, że tutaj Marek będzie próbował na skrzydle królewskim po prostu motać, kombinować, atakować. Natomiast może G5 nie jest takie dobre wcale z uwagi na goniec F5. Więc Marek Nie, no tutaj. musi tego gońca z B7 przestawić z powrotem, więc ja bym tutaj skoczka na F6 chyba, tak? Tak mi się wydaje, że sko. A chyba, że Marek w ogóle A nie, no wymyśli. gdzie indziej, tak? Chyba, że Marek będzie chciał konia przestawić przez H7 na pole G5. I to by było całkiem No dobre, zobacz. też dobry pomysł. Nawet chyba Też dobry lepszy, bo pomysł, nie no, ktoś musimy tam na Białopolaka pewno. oddawać, a ten goniec białych nie bardzo ma gdzie pójść teraz. No tak, no czarne w końcu się pozbędą tego słabego gońca na B7. Zostaną figury białych no, na skrzydle hetmańskim, no i czarny będzie miał tutaj duże szanse na skrzydle królewskim, bo ma jakby więcej przestrzeni i przewagę. Chyba, że coś biały wymyśli na hetmańskim, tak? No już tam próbuje No, już przeznaczyć. próbuję. Tutaj w takich pozycjach standardowo biały gra B4 i dochodzi do C5. Jeśli uda, no to jest białego szansa. Musi łapać inicjatywę na skrzydle hetmańskim. Nie wiadomo, to się może udać. Nie wiem, dlaczego trzyma tego gońca cały czas na B7. Bo on powinien sobie już odpuścić chyba skrzydło hetmańskie czarne. Jak on będzie tak opieszale No grał. tutaj wiesz, Marek już ruszył od razu. Ciekawe, teraz pewnie C5 gra biały. Tak sądzę. A i F3? O F3 wydaje mi się być totalnie niepotrzebnym ruchem. No zgadza się. To taki punkt zaczepny się zrobił teraz dla. Jak ja to juniorom mówię. Tak. Juniorom się mówi, żeby właśnie w takich pozycjach sprzed króla pionków nie ruszali. Natomiast no, niby czarny nie mo czarny jednak ma tego króla też na G8, nie może zbić GF. No tak, wbrew pozorom tutaj białe stoją solidnie, nie Znaczy. mają jakichś wielkich krzyżowości. Nawet jak te piony tam ruszą. No chyba, że go teraz Czarny dziwię się, dlaczego będzie próbował grać tu. No dobra, właśnie. No plan Hetman H4. Nie wiem, dlaczego on wcześniej tego nie grał. Hetman H4 i będzie chciał grać G3. Natomiast. G3 i później skoczek G5 z ewentualnym Tak, poświęceniem na jeśli H3. biały zagra na H3, to czarny gra konik G5, natomiast nie wiadomo, czy to poświęcenie da wcale aż tak dużo, no bo Hetman stanie na dwójce i będzie bronił przed matem. No tak, pewnie to widzi. Na pewno myślę, że tak właśnie biały się ustawia do takiej pozycji obronnej. Myślę, że ten wariant już obaj chłopaki mają w głowie, liczyli sobie G3, H3, koń G5. No, na pewno łatwiej by było Markowi, gdyby miał jeszcze Białopolaka w tej pozycji i miałby możliwość jeszcze na H3 wzmacniać atak Białopolakiem, natomiast. Oj, tutaj to mnie bardzo biały Zmiana na zaskoczył. G4. Tą decyzją mnie biały bardzo zaskoczył. No mnie też. Wydaje mi się, że to Chociaż nie była dobra decyzja. wiesz, tutaj liczy, że po G3 skoczek na F3 mu wejdzie i wiesz, będzie Tak, chciał. tak, tak, tak. Ale czarny będzie tutaj teraz mógł poczekać z tym G3 Będzie i trzymał tego spróbować pionka. przestawić Tutaj słabość jest. Ej, teraz to w ogóle po grozi linii AB. H. Teraz po linii H też, ale teraz to w ogóle AB grozi. O nie, Marek nie No właśnie, zauważył. becz. Nie zbił na B4, Dlaczego nie na zauważył. B4 nie zbił? Przecież tam. Ajajaj, przeoczył. Ale teraz można bić BC z kolei. To i tak już jest dla czarnych. Tutaj? Czemu nie BC? Czy BC i potem wieża A5? No ale tak, tutaj dla czarnych to już wygląda super, no bo jednak atak na skrzydle hetmańskim białemu nie wyszedł totalnie w tym momencie. I tu No wygląda tak, jak. teraz pozycja jest bardzo rozrzucona Tutaj po będzie całej Marek. szachownicy i tak naprawdę to tutaj będą się działy pewnie jakieś cuda. Ciekawe, co tutaj, ale też nie wiadomo, co tutaj czarnymi zagrać do końca. Tutaj z tym pionkiem się pojawia trochę problem. Tutaj Marek ewidentnie Nie, ale liczy. ja Marek bym liczy tego na tego hetmana z gońca. G5 usunął, bo on A tutaj czy teraz niepotrzebnie stoi. nie podwalił jakości teraz przypadkiem Budziolek? Chyba podwalił, co?
No tak, Choć tak. dostał, Hetmana teraz. ale tutaj chłopaki taktycznie bardzo. No dobra, no ma Marek figurę więcej, ale czy to figura więcej wystarczy do wygranej? To jest dobre pytanie. Myślę, że Poddał wystarczy. się. Poddasz. A ciekawe, wydaje mi się, że można było spróbować to jeszcze chwilę pograć. Ale nie ma jak za bardzo. Skoczek na F3 i maty na H2. A No i może tak, wiesz co, raczej nie, raczej tutaj nie myślałem było o takim szans. wariancie Hetman D4, CD4 i żeby spróbować wieżą na F4 zagrać i czarny nie ma, a to widełki na H3, no tak, no dobra, to faktycznie jest No wygrana czarnych, no więc. to tutaj Marek taktycznie bardzo sprytnie to rozegrał. A jak tam u chłopaków z A jak u chłopaków, legendarnym? nie, Wiesz, oni jeszcze to grają? nie ten mecz. Już momencik, szukam chłopaków. A chłopaków jeszcze grają, słuchaj. I co, remis jest tam? U chłopaków jest w tym momencie 2-2 i legendarny znowu na 5 sekundach gra. Ale znowu mają końcówkę z gońcami, ale tym razem nie różnopolowe. Tylko tu mają A, porówno. to raczej nie będzie remisu. Ale tu mają porówno pionków, wiesz? I wydaje mi się, że tutaj mimo trochę aktywniejszej wieży białych, ciężko może. Czarny ma tylko jedną słabość tak naprawdę na B6. I tu może być ciężko. No jeszcze się na G7 pionek w Ale sumie uśmiecha. no tak. Teraz wieża H8. No ale po wieży H8 to z kolei można jeszcze F5 zagrać. A tu tutaj Mój próbuje. pikim no jest tutaj faworytem zdecydowanym, ale coś mu tutaj ciężko idzie. Ciężko mu idzie, ale gra szybciej i pewniej, wydaje mi się, że gra tak. Jednak No tak. często to on ma te dwa pionki więcej i jednak to on często przejmuje inicjatywę. Wydaje mi się, że teraz król e6 trzeba zagrać. Dokładnie, król e6. No tak, No i tutaj patrz, trafiło życie ale pana. legendarny teraz jak wejdzie wieżą na b4, to może być ciężko Wimpy Chimpowi znowu. Zgadza się. I wydaje mi się, że tutaj może jeszcze się okazać, że legendarny przejmie prowadzenie w tej partii. Po tej partii znaczy. Patrz, jeśli. Zwłaszcza, że te. Ale tu jeszcze wymyślił, żeby tego pionka bronić. Czyli leci od razu królem. I słusznie. I słusznie, ale wydaje się, że pionka zdobędzie tego. Niestety, zdobył. No to A, tutaj tak, i legendarny z teraz dwoma wolniakami groźny będzie. będzie Tylko dokładnie. musi spokojnie tą pozycję dociągnąć do końca. Dobra, to zobaczmy, jak tam druga partia Marka, Chomczyka i Budziolka. Co tu mają chłopaki? Czy to była Wołga grana? Przepraszam was na momencik. To była wołka, zgadza się. U ciebie dzwoni? Tak, już wyłączone. Opsa. Dobra, już jestem z powrotem. Hop, dobra, co my tu mamy za. O, tutaj niechcący zepsułem wizję. O. Tak, to była Wołga, czyli biały ma w tym momencie pionka więcej, natomiast. Czy jak odchodzisz od komputera, to mnie też nie słychać? Wiesz co, ja już jestem przy komputerze, normalnie cię powinno być słychać. Generalnie już wszystko działa. Ja tylko na Tu widzę, sekundkę. że białe. Wiesz co, tutaj biały, jakby w tej wodzy trzeba się liczyć z tym, że się ma te słabości na B3. Natomiast Marek wydaje mi się, że dosyć sprytnie oddał tego pionka, a w zamian otworzy sobie linię H i tu może być groźnie teraz. Powiem ci, że pierwszy raz widzę w Wołdze atak po linii H. To prawda. Nie spotkałem się jeszcze z takimi planami, ale Ale ciekawa może po pozycja. prostu. To jest ciekawa idea. No na pewno ciekawa. Pytanie, jak do tego czarny dopuści, tak? Znaczy tak, na pewno czarny mógł pewnie w debiucie coś inaczej zagrać. Natomiast tutaj Marek, jeśli chodzi o blice, też jest na pewno bardzo dobrze ograny i ma tam swoje warianty przygotowane typowo blicowe. Zresztą sam się w naszych partiach z Markiem o tym przekonałem. Jakie on ma warianty, więc być może nie jest to najlepsze, co zagrał, ale obiektywnie daje spore szanse.
No właśnie, i tutaj już ciężko Budziolkowi zaczyna być sensownie się bronić. To legendarny ograł Wimpy Chimpa. W tamtej partii wygrał, czyli mają 3-2. Tak, 3-2. Czyli grają jeszcze jedną partię. No tutaj ewidentnie Marek ma już dużą przewagę. To już jest. No to jest na pograniczu wygranej już na pewno. No tak, no tutaj motywy matowe i nie sądzę, żeby czarny się to wylizał. W sensie, no tak, czarny. No, nawet pewnie można w H8 i na H7 wziąć. No właśnie. Jakby król białych jest bardzo tutaj na G2 fajnie ustawiony, bezpiecznie. Tak, ale ja bym. Sądzę, że teraz można Nie spokojnie wiem, czy bym tak hetman grał, ale. F5. Tak, hetman F5 Marek zagrał i będzie wolniakiem H chciał lecieć. No tak, ale właśnie No, wieża tutaj A1 do chyba końca mi trzeba się nie zagrać, podoba. nie? A, no tak, no hetman broni pola F2, także nic się strasznego chyba nie dzieje. Myślę, że można spróbować wieża z dwójki na A1. I potem na C1 ewentualnie sobie przeskoczyć. A może po prostu są motywy matowe po dorobieniu Hetmana? Bardzo podobną pozycję ja miałem z legendarnym i nie udało mi się zrobić mata i przegrałem. Także tutaj nie wiem, jakby Pamiętam tą partię. nie jest tak łatwo. No teraz No wydaje a mi się, że teraz. można E5 pchnąć, spróbować. A Hetman G5 nic nie daje? Hetman G5 być może, tylko trzeba na pole F2 uważać cały czas niestety tutaj. Aha, no tak. No dobra, ale w sumie hetman na F5 stoi fajnie. Być może nie ma wcale potrzeby go ruszać. Marek ustawił sobie tak figurki, żeby się wszystkie broniły nawzajem. I leci kolejnym wolniakiem. No, dwa piony czekające na promocję. To wydaje się być jednak wygrana, myślę. No tutaj pewnie sporo jest liczenia, ale nie na Ciężko takim czasie. jest pionka A zatrzymać w tym momencie. No chyba, że jakieś wieża B1 można spróbować. No nie, jednak Dorobienie hetmana. tutaj już zdecydował się Budziolek poddać partię. No, wieża B1 też faktycznie chyba nic nie dawała. Także tutaj Marek no ładną partię zagrał, trzeba przyznać. No dobra, czyli chłopaki tutaj Marek zwyciężył 2-0. To możemy wrócić do partii Wimpy Chimpa i legendarnego. Tak, czy Bo oni oni grają cały czas, walczą jeszcze. Od 17. mają zdrowie. Od 17.20 cały czas grają. No, czyli teraz legendarny, jak zremisuje, to już kończą, tak? Jest w tym momencie 3-2 dla legendarnego, tak, czyli jemu wystarcza remis. No, tylko w takich partiach, jak tu zremisować? Ale końcówka w drugim meczu. No tak, tutaj chłopaki dalej jeszcze grają. Mało ambitna końcówka, ale czarne mają Mamy piona więcej. 6 na 6. Jest bardzo taka Nie, niesymetryczna. równa. Jest równa, jest bardzo niesymetryczna pozycja. Ciężko powiedzieć, co tutaj się wydarzy. Wydaje się, że jeśli uda się no, po prostu legendarnemu tam ustawić konika na E3, jakoś tak fajnie tą pozycję skonsolidować, no to stoi dobrze. No zgadza się, Nie tak, to jest dobry pionek. powinien jej w każdym razie przegrać. Powinien starać się tutaj próbować jakiegoś wolniaka wyrobić sobie. No tak, no ja myślę, że tutaj w ogóle konik E3 jest całkiem takim naturalnym, sensownym ruchem. No musi tak zagrać, no to nie widzę wyjścia. Trzeba na odskoki skoczka uważać, bo goniec na B2 nie będzie pilnowany, ale tutaj nic nie grozi na razie, także Nie, na razie zastanawia się nic nie długo. ma. Legendarny, tak, na skoczkiem na 3, no w Tak, końcu no zagrał. i zagrał to ostatecznie.
No, ten goniec fajnie, oczywiście. F3 na goniec na F3 stoi całkiem przyjemnie. Ogranicza bardzo Tak, ale możliwości. mata na jedynce trudno dać na obecną chwilę, więc... Tak, mata na jedynce ciężko dać. Cokolwiek goniec C6 tak niebrawo stoi, no ale dobra, no on jakby nie jest tam aż taką wielką Czy zakałą, po wydaje mi prostu się, że trzeba... biały będzie próbował już w tym momencie pionka C do przodu ruszyć. No tak, bo później grozi goniec B7 i marsz pionka. No białe rzeczywiście tutaj są. Biała wieża jeszcze nie gra, komentarz od Piotrka. No tak, no natomiast ta biała No wieża. ma nad czym myśleć, te czarne. Tak, ale czas mają Zwłaszcza, wyrównany. że... Zwłaszcza, że grają czarne bez gońca. Bo ten goniec na F3, no to byłby dobry przy ataku. No tutaj czarny ewidentnie próbuje wlecieć na D2. Na D2, ale czy na D2 coś da? Wejście na D2? Na pewno będzie próbował zdobyć jakoś pionka po odejściu gońcem na A2, by A zdobył. dlaczemu goniec C3, a nie A3 na przykład? Pionek A3? Tak, bo ja tutaj w ogóle nie bałbym się tego wejścia. Ja, nie wiem, dlaczego w ogóle C5 nie poszło. Wiesz, wydaje mi się, że zobacz, teraz goniec H6 konia wyeliminuje. Jak wyeliminuje konia, to będzie mógł czarny próbować swoim koniem wlatywać na G4. A może teraz już może koń G4 w ogóle? Nawet chyba teraz może koń G4 zagrać czarny. Bardzo fa. Pojawiły się motywy. Tak, Wimpy Champ Pojawiły się bardzo motywy, sprytnie tak zagrał właśnie. goniec H6. Bardzo mi się ten ruch goniec H6 podoba. I wiesz, zajął otwartą linię. Ten marsz pionem białego mimo wszystko jest dosyć wolny. I wydaje mi się, że tutaj czarny przejmuje inicjatywę jednak w tej partii, w tym momencie. Nawet bym się teraz zastanawiał nad po prostu koń E3, FE3 i wieża D3. No i chyba nawet tak właśnie w partii poszło, dokładnie. I tak zagrał. No tak, tak. No. Goniec będzie musiał odejść Wymyślił, pola no. C3 i zobacz... Wimpy Chimp też jest dobrym taktykiem. A wiesz, kto to jest Wimpy Chimp na żywo? Kto to jest? Bo ten też od Piotrka dostałem takie Tak. pytanie, natomiast nie umiałem na nie odpowiedzieć i jeszcze na nie nie odpowiedziałem. Tak, to jest z mojego klubu, kolega. Z twojego klubu? Okej. No właśnie, tutaj E5. Ten goniec musi gdzieś odejść. Zobacz, wieża wchodzi na D2 w tym momencie. I wydaje mi się... Nie chcę zapeszyć, ale wydaje mi się, że tutaj może się zakończyć kolejną dogrywką. Choć ciekawe, dlaczego ten goniec poszedł na F8, to mnie ciekawi. Czemu? Aha. No tu z kolei, Teraz wydaje mi się, że C5 zastanowiłem można było, się. nie trzeba było grać B5, można było zagrać C5. No ale goniec na H6 stał super, atakując tego pionka, tak mi się wydawało przynajmniej. A czemu tutaj? Zamiast A4 można A4 było, zamiast A4 można było wieża B3 zagrać. Wydaje mi się, że to jednak na tych sekundach też i stres, i emocje, i wszystko, że tu chłopakom, no No i mało, tak, to wszystko się udziela. wyszedł z tej dziury goniec biopulowy, no i teraz pionek A się zrobi niebezpieczny, o kurczę. Strasznie. No i chyba tu Wimpy Champ właśnie w tym momencie już przegrał partię. Chociaż nie wiadomo. To mój. No nie, chyba jest koniec. No tak, jest. Koniec, Jest mat. ale wiesz, no trzeba się zamatować, bo, ale tak, ale tu mata czarne chyba Ale, też nie znaczy, dadzą. czarny to chce zrobić moim zdaniem wieczniaka. Ej, jest wieczniak! Ale no tak, Dlaczego wieczniak zagrał hetman B7? Nie mam pojęcia, ale No nie wieczniak chciały, nie czarnemu chciały nic nie wieczniaka? daje. Wiesz, wieczniak czarnemu nic Rozumiem nie daje. teraz. Wimpy Champ musi na wygraną grać, więc on nie chciał wieczniaka. Aha. Natomiast, no to już jest chyba po prostu taki desperacki marsz królem. Próba, żeby chociaż spróbować zamatować. Czy to się może udać? No nie, na F3 wisi. No nie, chyba nie. Czemu na F3 nie bił hetmanem? To się chyba nie może udać. Ale jakby się udało, to chyba byłaby partia turnieju. 0-1. Czyli remis.
Tak, czyli mamy 3-3. Nie, Tak, no masakra. legendarny wygrał i Legendarny. mamy remis i chłopaki będą się bili dalej. Tutaj bardzo zaciekły pojedynek. No, ciekawie, Dalej ciekawie. ostatnia partia, znaczy ten ostatni mecz, tak? Tak, to już nikt inny nie gra. Czyli mamy Piotrka, który wygrał ze Schmidtkiem. Mamy drugiego Piotrka, który wygrał z UPOE. I mamy Marka, który wygrał z Budziolkiem. I tutaj legendarny z Wimpy Champem cały czas się biją. I wygląda na to, że jeszcze chwilę bili się będą. No, zgadza się. Czyli co, no ale jest to chyba Mieliśmy najdłuższy krótką mecz ze wszystkich. przerwę. Nikt tak długiego meczu nie grał. Wczoraj grał długo Grali. UPOE z Miketem, ale chyba nie aż tak długo jak oni. Czekaj, oni o której zaczęli? Oni zaczęli o godzinie 17:20. 17:20. Nieźle, to grają już ponad godzinę. Nie, no tu oczywiście Piotrek się z tobą zgadzam, że zawsze tak jest, że z boku więcej widać. Ciekawe, w tego typu pozycjach ten białopolowy goniec często staje na D3 jednak. Rzadko się widuje, żeby ten goniec, przynajmniej rzadziej, żeby goniec na G2 stawał. A co to poszło? D4, koń F6 i G3. Było tak, G3, E6. No właśnie ciekawie, że rzadko się spotykałem z ruchem G3 tutaj. Nie, no, można grać. Tutaj czarny chyba niepotrzebnie dopuścił do takiego marszu tego piona na E5 zbyt łatwego. Tak, Zabrał przestrzeń. znaczy zastanawiam się, czy tutaj czarny koń nie powinien jakoś inaczej grać. Przez, nie wiem, przez pole D5 albo przez pole G4, czy on na pewno na E8 dobrze stoi, ten konik? Konik na E8, goniec na D8, goniec na C8, nie ma jak wyjść. To podejrzanie to wygląda. Zgadza się. Wydaje się być bardzo nieprzyjemnie. Wygląda jakby teraz w ogóle biały mógł odejść koniem z F3 i odblokować biało Polaka, żeby upchnąć na C6 i zbić gońca na D8. No ale póki co trzyma się czarny No, tymi trzyma się, póki pikami, co no się na trzyma. pewno. Za chwilę zagra A6 i wybędzie tego skoczka. No, tak zapewne powinien próbować. Tutaj Wimpy Champ wyprowadza figurki. No, ma przewagę w rozwoju. Więc wyprowadzanie No figurek. musi na C3 odejść chyba tam Chyba nie było sensu na zawsze. D4 upraszczać za bardzo pozycji. Tak jak wczoraj mówiłeś, jak się ma przewagę w rozwoju, no to raczej nie wymieniamy figur. No tak. No można zdwoić wieżę, no i jakoś pozycję wzmacniać, I to bo na razie tutaj nie ma jak. wygląda to bardzo sensownie, ten plan. Po prostu zagrać wieża D2, druga wieża na D1. Jak goniec pójdzie na B7, no to się D7 zwolni, tak? Aczkolwiek. Adam stwierdził, że legendarny musi wygrać, bo Grójec musi mieć reprezentanta w półfinale. Tylko tutaj obawiam się. Jakby Wimpy Chimp wygrał, to miałbym dwóch klubowiczów No właśnie, tutaj w już sieci. ja myślę, że jeden reprezentant zielonych zielonka wystarczy w półfinale. Myślę, że dwóch to byłoby ciasno, za dużo. Jeszcze musieliby w finale się razem bić i co by było? Ja nie patrzyłem, nie pamiętam, jak to jest rozpisane, kto z kim teraz będzie grał w półfinałach. Więc nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, a nie chcę nam transmisji wyłączać. No tak. No zobacz, no tutaj czarny jakby cały czas czołga się, ale umiejętnie, tak? Tutaj no Jakby biały czarny musi próbuje chyba uważać, żeby wy. nic nie podstawić. Natomiast przewaga białego jest niewątpliwa tutaj. Najgorzej właśnie biały bardzo sprytnie wymienił jedną wieżę i będzie chciał próbować na D7 wjeżdżać. Przykład. No i wymieni Czarnopolaka, który chyba Czarne tutaj pola tam łatał trochę czarne bardzo dziury. ważnym obrońcą.
A skoczek na E8 dalej nie, przyszłości nie ma. Ten skoczek to chyba chciał przechodzić przez G7 na F5. Tak mi się wydaje, że tutaj legendarny miał taki zamysł. Ajajaj, ten konik A, teraz czekaj, na czekaj. B8. No, nie wygląda to dobrze. Ja tylko się dziwię, dlaczego. Aha, nie chciał. Na G5 tym drugim, ale chyba nie mógł drugim, tak? Bo na E5 spadało. Tak. Musiał pola E5 bronić, no. Prawdopodobnie tak. No tutaj chyba trzeba wrócić konikiem na C6, dokładnie. No i teraz co? Na D7 jak Na wróci, to D7 i też podejrzewam, skoczek że na czarny 8. będzie. No tak, ale tutaj. A, no jest 3-3. Więc ja myślę, że tutaj legendarny po prostu będzie chciał powtarzać. Zagra koń B8. No i w razie czego ostatnią partię wtedy legendarny gra białymi. A, Piotrek mówi, że on będzie grał za zwycięzcą tego meczu. Czyli na pewno w finale klubowiczów nie będę miał, bo jeśli oni grają dla Okej, mnie czyli tutaj w Piotrek finale, gra. to... Gra z Markiem, a okej. A drugi Piotrek gra z zwycięzcą tego meczu. No tak, no to no zobaczymy, kto tutaj wygra. Natomiast. No Także mamy tutaj. tutaj podpowiedź, a biały się męczy tutaj. Biały się męczy, no zobaczymy, co tutaj się dalej wydarzy. No przydałoby się na F6 wejść, ale nie ma jak. Mimo wszystko czarny ustawił sprytnie tego gońca i nie pozwala białemu konika przemanewrować. Wydaje mi się, że biały musiałby teraz spróbować białopolaki wymienić. No właśnie. Wymienić białopolaki i potem móc spokojnie konikiem przez E4 przejść na F6 i zwiększać swoją przewagę. Ale tu czarny też się sprytnie przestawia i zaraz może nie być tutaj szansy na dobrą pozycję dla Tutaj białych. skoczek H7 podpowiadał Piotrek, że była jakaś taktyka. Ach, no przecież, Piotrek ma rację. Był skoczek H7, taktyka i był atak z odsłony na gońca, a w razie czego jest wtrącenie na F6 szacha. Było. Tak, Piotrek, dobrze mówię? No tak, już za późno. Nie było konia No H7? niekoniecznie. Choć sorka, zepsułem No transmisję. dobra, ale teraz No, coś powiem na ci, tym, co że jest na szachownicy. jest szachownica, no. Nie wygląda to już wcale na taką przegraną czarnego. Jakby wygląda, jakby on już to mógł ustać spokojnie. Jakby No tak, tak mi się dalej tutaj biały ma oczywiście wylizał. trochę. Biały ma trochę tej przestrzeni więcej, oczywiście. No ma, ale Natomiast. zaraz posypią się błędy, bo wiadomo, że jest No, mało ale czasu, tak. więc. Tutaj zobaczymy, kto na sekundach zagra dokładniej. No jest pozycja białego niewątpliwie przyjemniejsza do gry na takim czasie. Łatwiej pomylić się czarnemu niż białemu. Ale obiektywnie raczej. Skoczkówka. No tutaj Ale na teraz takim czasie z skoczkami jak grać. konik na F5 wejdzie, no właśnie, się może okazać, że tutaj jednak. No i teraz czarny zaczyna rządzić. No właśnie, jeden błąd. Czy wydaje mi się, że ten ruch G4 pionkiem był w ogóle niepotrzebny. Całe to osłabienie pionka H4 tutaj. No tak, ale aktywny król tutaj może coś działać, ale nie. Skoczki widzę ładnie ograniczają. No tutaj mają ciężki orzech do zgryzienia No ten białe. pionek I polegnie. teraz pionek H4, znaczy H zacznie być niebezpieczny. Czy tego pionka jeszcze się w ogóle da zatrzymać? A, da się go zatrzymać, dobra. Jak mamy No teraz? jakimś kosztem da. Jakim się kosztem Ale da, ale teraz jednak. poczekaj. Ale skoczek H5 teraz nie mogą grać czarne. Skoczek H5. No to może zbić skoczka wtedy na H5. No nie może chyba. Bo król A nie H5 to może, król dobra. F3. No ale król bije. No tak, tutaj. Ale ten pionek na. Ciężko tak na szybko ocenić, ale ten pionek na H2 wygląda bardzo niebezpiecznie. No tak, tutaj. To wygląda na przewagę czarnych. Król podchodzi teraz. Także jeśli tutaj legendarny czarnymi obejmie prowadzenie, to wydaje mi się, że może być Wimpy Champowi jednak ciężko.
ale tu pospadało jednak sporo A pionków tutaj Czechów. figurkę podwalił teraz? Tak. Legendarny podstawił konia, no ale teraz. No można teraz zagrać chyba po prostu konik D3 można było. Konik D3 i konik F2. Także czyżby tutaj się Wimpy Champ pozbierał? O, fajnie, konik G3, ładny ruch. Ale można zagrać konik E4, właśnie. Ciekawa pozycja. Dzieje się. No i teraz Król jeżeli trzeba G2. na H1 nie wejść królem tam do Tak, rogu, i biały, ale biały szybko pytanie. leci, ale czarny będzie pierwszy i go zatrzymuje. No, to legendarny tutaj. Bardzo ładnie Ale rozegrał. remisu nie będzie? Nie, nie No nie będzie. ma jak hetmana dorobić. A, bo teraz ruch jest białych, okej. Okay. Myślałem, że Czyli to robi król biały. zabrakło tutaj białemu trochę w tej pozycji. No tak, tutaj ten zaawansowany pionek H2 był bardzo groźny. I zwyciężył tą partię. No, to rzeczywiście emocji jest co niemiara, jak na grzybobraniu. Jak to przy szachach. Oj, no No dobra. nieźle. To grają chłopaki Mogliby jeszcze. już skończyć, bo mi obiad stygnie. No właśnie, ja też bym obiad zjadł. Chętnie. Ale Dobra. nie widzę, że się zawzięli na tą grę. No teraz Ja myślę, kolejny że set. chłopaki tutaj ustawili po prostu cały mecz i chcą wszystkich zamęczyć. Tak, chcą tutaj jednak Konik D7, zawodzić ich C5. trochę. A6 czarnymi zawsze można wrzucić w takiej pozycji. No ale generalnie do C5 czarny raczej dąży w takich pozycjach. Znany debiut. Symetryczna pozycja. System Coli tak zwany, tak. No, F4, F5. grywałem to Teraz konik w białe DF6 dni. pójdzie. Będzie konik DF6? Będzie konik DF6. To symetryczna pozycja, zobacz. Po 11 ruchach. Umówili się. I C5. No ale chyba nie będą czarne powtarzać ruchów. Wydaje mi się, że tutaj czarny może jeszcze C5 zagrać. Wiesz, że tu chyba taktycznie nic nie siada. Aż Pewnie. tak zagrał. Okej, A mają gdzieś chyba. takie wierszyki w książkach widziałem na temat powtarzania ruchów i Ede? fajne przykłady dla dzieci, no, które odradzają niestety powtarzanie To ruchów. wieża AC8 trzeba raczej. No ciekawie, ciekawie co tutaj. Nie lubię takich pozycji strasznie grać. Jakby. No mi nie są one obce, więc no ja tam bym Kim byś na wolał pewno tą się z grać tym pozycję? przestawiać. Natomiast no każda partia jest inna, wiadomo, i tutaj. No jakby wydawałoby się, że teraz po CD to biały może zbić gońcem chyba. I być może może biały walczyć o jakąś delikatną inicjatywę. No tak. W wariantach często C4 były nieprzyjemnym ruchem, ale tutaj akurat chyba nie przechodzi to. Goniec A6. Czyli chce jednak biały Polaki wymienić, biały. A to ciekawe, bo jednak tutaj ta struktura białych z tymi pionkami na ciemnych polach sprawia, że ten goniec będzie zamknięty. No zgadza się, ja tutaj. Jakby ten goniec białych jest problemem. Tutaj podejrzewam, że trzeba w dobrym momencie jakoś dojść do DC jednak. No pewnie jakiś plan wieża FD1 i DC na przykład spróbować można zagrać. Teraz No będą się wzmacniać na pewno. wieża FD1, no będą takie. Będą się przesuwać. Są też takie plany w tych pozycjach, ale może niekoniecznie przy otwartych liniach C z atakiem na skrzydle królewskim pionkami G4 i tak dalej. Nie, ale tutaj. Myślę, że ten goniec A6 chyba nie był potrzebny. Bo on by mógł się przydać
nieraz do zbicia skoczka na E4. Taka obserwacja, że tutaj chyba Adam wydłużył czas areny na 1,5 godziny. I się może okazać, że to chłopakom, a jak nie nawet na dłużej, się może okazać, że to i tak chłopakom będzie za mało. Mają 22 minuty. Jak można grać Blitza 1,5 godziny? To przecież jest jakaś masakra. Ciekawe. Dobra, wymienili No te bo wiesz, gońce. no, robią to dla publiczności na pewno. Na bank. Chcą nas przytrzymać, żebyśmy tutaj podziwiali ich Dobra, pomysły. bo chłopaki już powinni kończyć, bo mi to zaczyna mi ręka wysiadać od trzymania telefonu. A to musisz go trzymać? Wiesz co? Tak, muszę go trzymać, żeby cię wszyscy dobrze słyszeli. Bo A nie masz takiego statywu na telefon? Nie, 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 nie mam statywu, a ty teraz trzymam cię tak, że mówisz prosto do mikrofonu. Słuchawek. Jak widać na Aha, bo ty z kamerce tego zresztą. mikrofonu zbierasz, tak? Tak, tak, tak. Bo jak trzymałem cię na telefon, jak położyłem wczoraj telefon na laptopie, to było cię bardzo mizernie słychać. A to musisz zainwestować chyba w sprzęt, tak? Żeby tutaj zbierał z Jeśli mi komputera, tak? Jak to się tutaj Mazowiecki Związek Szachowy załatwi więcej pracy, to tak, to wtedy będę musiał zainwestować w sprzęt i rozwijać się streamersko. No słuchaj, możemy wejść w jakąś umowę, Natomiast pomusimy. wszystko chwilowo jest bardzo, tak wiesz, na próbę. Natomiast tutaj tobie opowiadałem, inni być może nie wiedzą, że no ja osobiście no to się jakby zajmuję pracą z dziećmi młodszymi zazwyczaj, więc jakby komentowanie partii jest mi... A są jeszcze starsze dzieci od ciebie? Ode mnie starsze dzieci? Są jeszcze trochę starsze ode mnie też dzieci, ale tak, ja generalnie dzieci, więc jeśli komentuję partie jakieś, to jest to komentowanie partii dla dzieci. Wychodzimy figurkami do centrum, jak wygrywamy, to wymieniamy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie komentowanie na żywo zawodników, bez żadnego przygotowania, to jest debiut. I trochę takie też sprawdzenie siebie, jak to będzie w ogóle wyglądało. Więc byłem No, bardzo lubisz ciekawy. wyzwania po Tak, prostu, lubię tak? wyzwania, dokładnie. Jakby chciałem, rzuciłem sobie takie wyzwanie, że jest kwarantanna, wszyscy Słuchaj, się... a teraz... Aha, nie, bo myślałem, że D4 może Jakby, zagrać wiesz co, czarny. bardzo nie lubię i nie za bardzo czuję tego typu pozycje. To znaczy, jakby można ocenić, łatwo powiedzieć, że tutaj jest dobry goniec, czarny ma super pole E4, biały ma słabość na E3, ale z kolei czarny ma na E5 słabość. Jakby dużo jest tych słabych pól po obu stronach i naprawdę detale tu mogą zadecydować o tym, kto zwycięży ostatecznie. Aczkolwiek ja już teraz chyba bym się bardziej skłaniał Czarnym. ku białym. Ku białym, a ja chyba właśnie ku czarnym w tej pozycji. Zobacz, ten pionek na E5 tutaj biały, wydaje mi się, że nie musiał tego od takiej słabości sobie tu robić. No nie musiał, tak, nie musiał. Aha. Natomiast jeszcze nie można niestety zagrać koń D7 z uwagi na pole D5, ale Ale wygląda teraz to... trzeba uważać, żeby królem nie podejść na H1. Jakby ciężko na takim czasie też mówić o jakiejś tutaj dokładnej grze, no jednak... Pozycja jest dosyć skomplikowana, łatwo bardzo się pomylić. Wyskoczył tą hetmanem na B5, ale za bardzo nie ma gdzie chyba. Trochę bez pomysłu trochę, no teraz można bić po No prostu tak, na ale tutaj A4. z uwagi na ten mały czas, krótki, tak, to Tak, oni już tak, będą tak. teraz grali niedokładnie i będzie się tam sypało. Sypało się będzie, natomiast tutaj Wimpy Champ wygląda na to, że wyrówna, a jeśli on teraz... Oj, hetmana podwalił, legendarny. No to Wimpy Champ wyrównał i mamy jeszcze jedną dogrywkę. 4-4. Nie no. Załamałem No się. cóż, obiad poczeka. Cóż ci Mi mogę tak powiedzieć? brzuchu burczy, że normalnie nie wiem, padnę. Powiem ci, że z tym streamerem to współczuję normalnie, jak tu można, nieraz coś komentują, jakiś mecz czy coś, Ale to przedłuża po się. kilka godzin gadają. Trzeba Mi to kiedyś się to. strasznie podobało, jak ostatnio oglądałem, jak Nakamura streamował. I on grał wtedy... Grał jakieś blice albo bulety, jakieś takie bardzo szybkie partie z Jankiem Dudą.
I on tak fajnie, bo on liczył warianty i nie tak jak my patrząc w komputer, tylko on sobie patrząc w sufit. Wiesz, patrzy na pozycję, potem Tak, oczy tak. w sufit, liczy sobie w myśli warianty i dopiero potem na kompa i od razu robi ruch, nie? Też to widziałem. I to... Też to widziałem. Widziałem też inne jego streamy. No ale to jest po prostu szatan, jeśli chodzi o blicowanie. Jeszcze to potrafi tak szybko objaśniać, co Tak. on planuje zrobić. No i zazwyczaj te jego plany są zgodne z komputerem. No mówmy, że my się możemy pomylić. No tak, ale No tutaj dobra, ale koniec biały z tymi bardzo fajnie, pieniędzmi. biały fajnie ustawił sobie koniki. Nie dopuścił do B5. Czarny powinien próbować jakoś do B5 tutaj te piony pchnąć, tylko Ale nie bardzo ma jak. no właśnie o to chodzi tutaj ze strony białych, żeby nie dopuścić tak i tak ustawić się jak się ustawił. Tak, Bardzo dobrze tutaj on to bardzo gra. ważny ruch. Nie można było zagrać wieża B8, bo tam biały w takich pozycjach A5 pcha. A5 pcha i nie pozwala zagrać B5 z uwagi na bicie w przelocie, a B6 umożliwiło zagranie za chwilę być może wieża B8 i pchnięcie B5. No Bez tak. obaw o bicie w przelocie. Tylko pytanie, czy teraz biały Tak, nie... tylko pamiętaj, że w tych strukturach tu jeszcze jest jeden plus białego, że nawet jeśli B5 zagrają czarne, to skoczek przez A5 wchodzi na C6. Tak, masz rację, faktycznie. Po B5 akurat po Także wymianach można to nie jest przejść jakby tędy. sukces jeszcze. Faktycznie, no i teraz biały się chyba zbiera do ruchu E5. Tak mi się wydaje, że tutaj on może szykować jakieś pchnięcie E5. O, właśnie pchnął. Nie wiem, czy to nie jest troszkę za szybkie, czy nie lepiej było przygotować jeszcze wieżę, wystawić sobie na EID. No też mi się tak Być wydaje. może warto było to jeszcze chwilę przygotować. Natomiast, no właśnie, ten ruch koń H5 jest bardzo silnym ruchem. No wredny ruch, wredny, I co tak. teraz ma zrobić biały? Jak odejdzie gońcem, no to albo na G3 i czarny wymieni mu gońca i zbije mu pionka. Ach, no nie, nie można zbić tutaj pionka, bo tu i wisi hetman. No nieciekawie. Wydaje mi się, że tutaj chyba czarny pionka zdobył po prostu. No tak, nie no, podwali go. E5 było błędem. No Tak. to na oko było widać, że to E5 jest za wczesne i nieprzygotowane. Jakby... Należało tego gońca odsunąć z F4. Być może, że nawet F4 sobie jeszcze wzmocnić. I poczekać, niech sobie czarne grają te B5, tak? Które wcale nie jest aż takie super hiper, moim zdaniem. No tak, Z uwagi tutaj. na ten skoczek A5. Tu masz rację, A tutaj zobacz, a jednak próbował ktoś tam zbić. doliczył się. No ale można bić z tempem na hetmana tutaj, więc. Aha, bo okej, okay. Wiem co planuje biały. Biały chce, liczy na wymianę hetmanów i na to, że zagra D6 i będzie miał super piony. Natomiast czarny nie musi zbijać w ogóle. Czarny może zagrać wieża E8 po prostu. W ogóle na C3. A, w ogóle na C3 i grozi koń D5 w tym momencie. No, nawet lepiej. Tak, to tutaj faktycznie Karol nawet lepiej zagrał. I nie dość, że zbije na D5, to jeszcze zbije zaraz na C3. I te wszystkie No pionki tak, się sypią po kolei. Quimby Chimp chyba, wiesz, po prostu już widział, że ta partia mu się sypie, no i liczył na jakiś błąd legendarnego. Legendamy. No właśnie, ten legendamy, ten. Ciekawy jestem, jaka jest. Skąd się wziął ten nick? Jaka jest jego geneza? Czemu legendamy? Ja znam historię, ale tutaj dwóch jakby kolegów chciało się nawzajem robić sobie jakieś psikusy i dlatego podobne niki sobie A, tam. jeden ma legendarny, a drugi ma legendamy. Tak, nie mógł takiego samego, więc po prostu Okej. chciał Okay. podobne. Okej, okay, czyli to nie przypadek. No dobra, tutaj jeszcze biały próbuje coś rzeźbić, próbuje jakieś widełki robić. No tak jak mówiłem, ten skoczek A5 no, jest silny. Aczkolwiek tutaj w tej pozycji, no to no, oczywiście nie ma już tej siły, bo No jednak koń jednak wiesz, czarny jest mają. figurka więcej, także. No właśnie, na spokojnie tutaj powinni zrealizować. Żeby się tylko nie pomylić. Co teraz? Zawiesiło się coś. Myślą, myślą.
Ostatecznie konik C3 poszedł. No tak, można No i konika na... dobrze, później zagra B4 Tak. Później się na B4 będzie chciał pewnie ustawiać. i ten skoczek będzie bardzo ograniczałby. Jakby, ja tylko szukam, czy tu biały nie może jakoś się z tempem próbować jakiś widełek na te dwa konie robić. Nie ma takiej możliwości w tym momencie. Może jakiś hetman G4 próbować. No tu hetman E7. Właśnie jakoś tak prosiło się, żeby z tempem tego konia zaatakować. Natomiast czy to coś daje, ciężko powiedzieć. No, koniem nie ma za bardzo jak się ruszyć. Trzeba go jakoś tam bronić. No to może zagrać wieża D8 z B. No chyba tak. Chyba nie, chyba tak właśnie zagra. No, no Bo nie wiem, czy dalej wieża jest to na figurka B8 jest więcej, no. potrzebna. Dalej jest to figurka więcej, także tutaj jedynie zostaje jeszcze kwestia tego czasu, że tu legendarny ma te 27 sekund. No i ja myślę, że obaj zawodnicy mogą być już zmęczeni też tym meczem. Także... No tak. No, tu chyba wystarczy wymienić konika za konika, wymienić wieżyczki. Tutaj faktycznie czarny, słuszny wybór. Wieża A8 wymienia figurki. Ma słusznego. Można wymienić wieżę teraz. Wymienić wieżę, potem zbić BC. Konikiem, czy hetmanem królową, hetmanem jednak. Okej. Okay. Co tam atro... Czas im się już skraca powoli, więc tutaj chyba już. A, tutaj pijany skoczek się ujawnił, że to on ma nick legendarny i że się chcieli trollować chłopaki. A pijany skoczek, jaki ty masz nick na licze się? Kim ty jesteś? Jeden jest legendarny, a drugi jest legendarny. Tak, no dobra, i mamy to, czyli tutaj Wimpy Champ. A zaraz! Czekaj, nie, Wimpy Champ wygrał na czas? No tak wygląda. O ja! Czyli Jeden zero. wygrał bez figury. Ale No bo akcja. wiesz, no, bo to też jest ważne w takich pozycjach, żeby grać równo i nic nie podwalić, a tutaj zaczął się. Tak jest, ale powiem ci, że to takie jest Ale to jestem. klasyka, że jak masz wygraną, zaczynasz dłużej myśleć. Nie masz tak? No, jak mam wygraną? Tak, często tak mam. Jeszcze tak szybciutko patrzę, bo tu chłopaki piszą. Ten punkt F6 wygląda źle. Wiesz co, wydaje mi się, Piotrek, że można w tym momencie próbować grać Hetman F5. Hetman F5 i nawet po koniu F6 król H8. A, no ale wtedy odchodzi w sumie hetman gdzieś tam, może nawet na A1. No masz rację, ten Że punkt tak samo F6 jak z faktycznie tym źle wygląda. zagraniem, tak? Czy musi dojść. Weź coś jeszcze raz, Robert, powiedz, bo troszkę cię przyciszyło jakby. No mówię, O, teraz że dobrze. jednak zmusił do myślenia. Tak. No Tak, faktycznie, ale tu ładnie się to ustawił, bo jest. ten punkt F6 strasznie trzeszczy. I myślałem, że hetman F5 jest dobrym pomysłem, ale faktycznie po hetman F5 może się okazać, że nawet jakiś hetman A1 jest w porządku i za chwilę koń F6. A, no ale można zagrać zawsze konik D7 wtedy. No ciekawe. Nie wiem, nie jestem przekonany co do tej pozycji, ale faktycznie sprytnie Wimpy Champ zmusił go do myślenia. Stworzył, problemy mu stworzył po prostu w tej partii. Dobra, już szybko włączam kolejną partię. Czyli jednak udało mu się wyszedł spod noża. No dobra, to jedziemy dalej, no bo oni już tutaj 10 ruchów wykonali. No zacięty pojedynek, zacięty tutaj. Tutaj. I to ile zwrotów akcji u chłopaków się dzieje? No tak.
Wygląda na to, że jakby legendy damy tutaj słab fizycznie, słabnie. Bo zobacz, doznał dwóch porażek z rzędu. Jeszcze w tym meczu nie było tak, żeby doznał dwóch porażek z rzędu. Być może, że zaczyna już fizycznie nie wytrzymać tego pojedynku. Tutaj Adam proponuje, że jeśli dalej będzie teraz remis po tej partii, to żeby dać im odpocząć. Tylko pytanie, Adamie, wtedy kiedy założyłem nowy turniej na 19:30. No, zobaczymy. Niech oni. Pytanie, co na to sami zawodnicy, no bo Co na to sami wiesz? Sami tutaj. zawodnicy mogą mieć plany, i ja też o 19:30 będę musiał za chwilę powoli kończyć, także. Niech oni zadecydują, tak? Znaczy, ja myślę, że warto im dać chociaż może nawet nie pół godziny, ale niech 10 minut sobie odpoczną po tej partii ewentualnie. Tak mi się wydaje, że. Dokładnie, dokładnie. No jeśli chcą odetchnąć, rzeczywiście to. Bo to na takim hardkorze zasuwać non-stop jest to W ciężko. stresie. No bo w klasyku może sobie wyjść, kawkę wypić i usiąść do partii, tak? Tutaj Tak. muszą być cały czas skoncentrowani. To jest na pewno wysiłek. Tak, a jeszcze a propos tego, co mówiłeś, bo ci tak przerwałem. Mówiłeś, pytałeś mnie, czy nie mam tak, że dłużej myślę w klasyku, jak mam przewagę. No tak. Tak, wiesz co, tak, mam Czyli. tak. Tak, wiesz co, mam tak często faktycznie, że dłużej myślę, jak zaczynam mieć przewagę. I chcesz dobrze zakończyć partię i często się zdarza, że jeszcze coś podwalisz. Wiesz co, w takich pozycjach ważne jest, to jest to podobnie jak miał w partii UPOE z Piotrkiem grał chyba, tak? Tak. Że miał tam UPOE wygraną z Piotrkiem i jakby zamiast tak sensownie skonsolidować tą pozycję, ustawić ją, żeby te figurki stały na optymalnych pozycjach i po prostu wygrać, to zaczął kombinować aż za bardzo zaczął kombinować. I tak przekombinował, że Piotrek to wygrał po prostu. Tym konikiem, co stanął na B2. Także tak mi się wydaje, że nie można. Bo jak No się ma ale tak. być może, że ta dogrywka nie będzie potrzebna, no bo jeśli teraz Wimpy Jim zremisuje, tak, to już koniec. Tak. Wystarczy tutaj mu remis. No zobaczymy, czy mu się uda zremisować. Myślę, Ale że legend. Le... trzeba by ich zapytać, tak? Zapytać ich, Znaczy, oni czy i chcą tak już dłużej. kolejnej partii nie zaczną, no bo mają 5 minut do końca areny, także. Znaczy, no No to tym dobra. bardziej będzie okazja ich zapytać. Także trzeba będzie im się wtrącić i. I faktycznie, no No myślę. oczywiście, że można tutaj, jeśli ty nie będziesz miał czasu, bez transmisji mogą dokończyć, tak? To nawet mogą bez transmisji dokończyć sobie, jasne, że tak, natomiast, no, te 10 minut jak najbardziej. Chociaż zobaczymy, no tutaj wygląda po tej pozycji, że Legendamy leci po wygraną, jakby nie zamierza odpuścić i grać spokojnie. No tak, no leci, ale do wygranej daleko. No oczywiście, że Na do razie. wygranej. Ale powiem ci, że ta pozycja Widać. wygląda obiecująco dla niego. Fajnie, fajne te skoczki dwa, nie? No wygląda, Wygląda bardzo obiecująco. obiecująco. Ten goniec na D8 nie wiadomo, Na co robi pewno tak ma naprawdę. przewagę. Nie zapominajmy, że jest to jednak blitz. I nie takie wygrane się przegrywa. Ciekawy jestem, czy biały nie może teraz spróbować na H6 łupnąć. Ale czym? To mi dobre pytanie zadałeś. Wydaje mi się, że spróbowałbym jednak koniem, a gońca zostawić. A A on zrobił odwrotnie. zrobił odwrotnie, ale ja ci powiem dlaczego tak myślałem, wiesz? Bo on tu zagrał hetmanem teraz. Bo ja myślałem, że po koń H6 czarny zagra goniec G5 i to mi się nie podobało. Ale czekaj, bo jest goniec G5. Nie, moim zdaniem źle F4? zagrał. No właśnie, znaczy, no wydaje mi się, że zbicie koniem na H6 było lepsze niż gońcem. Natomiast no teraz biały gra F4 jeszcze, tak? Ale koń teraz F4 bije. Oj, 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 oj. oj, oj. Tutaj chyba. Oj, posypało się chyba. No nie, no nie obliczył. No tam trzeba było bić na H6, tak jak mówiłeś. Najpierw skoczkiem, a później gońcem. Jeśli już w ogóle, to A tak. teraz.
Tutaj chyba Teraz się to trochę myślę, że to podpalił już się jest trochę. pozamiatane. Jeszcze zobacz, jaki mały czas ma. No tak jak mówiłem, no legendamy fizycznie nie wytrzymał trudów pojedynku. Tak jak powiedziałem, dwie ostatnie wygrane musiały go podłamać i świadczyły już o jego wyczerpaniu. I tutaj ta ostatnia partia, bo tak mi się wydaje, że to będzie ostatnia partia już chyba decydująca. No tak, tutaj jeszcze Wimpy Champ profilaktycznie uprościł trochę pozycję. Tutaj pozbył się konika z D6 i jakoś zwrócił. Kompletnie nie mają co białe grać, a czarne teraz będą się bawić na No kostkę tak, też czarny białe. pionek nawet może teraz próbować pewnie lecieć jakoś. E5, E4. No skoczek O, E5 też konik dobrym się ruchem. przestawia na D3, w ogóle poprawia czarne pozycje coraz bardziej. No W ogóle tak. widełki teraz na D3. No tak, oczywiście są widełki. No i mamy koniec. Wimpy Champ wygrał 6 do 4. Ale chłopaki się Czyli nagrali. niepotrzebnie się martwiliśmy o przyszłość. No tutaj. Wygrał Wimpy Champ, no i mamy czwórkę. No tak, mamy czwórkę. Także. No dobra, chłopaki zakończyli. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego meczu. Był bardzo wyrównany mecz. No, powiem szczerze, że trochę tutaj na Legenda Mego liczyłem. Z uwagi na to, na ten nasz wczorajszy mecz, który przegrałem. No ale cóż, tutaj Wimpy Champ pokazał się lepszy. Także ja powoli będę kończył. Także dziękuję bardzo tobie, Robercie. Bardzo miło się No ja wspólnie również komentuje. dziękuję I tutaj. zaproszenie. No i oczywiście postaram się zrobić tak, żeby można było też widzieć drugą osobę. Tak, będziemy pracować nad tą Żeby to wizją. było bardziej profesjonalne, życzę Ci tego. No i możemy jeszcze tutaj nieraz jakby Tak, pokomentować na jakieś pewno nad wydarzenia. tym będziemy pracować, a być może ktoś z osób, które oglądają, mają pomysł, jak to zrobić, jak to dograć. Może ktoś ma jakieś doświadczenie, jak to dograć, żeby było Roberta też na wizji widać. Zobaczymy, może ktoś coś podpowie, a jak nie, no to będę gmerał. Ewentualnie można się Piotrka Kuzina zapytać, to on A jak nie, no to tak, no zawsze można YouTube'a odpalić i filmików szukać z odpowiedzią na pytanie. Także będziemy no tak, próbować. ale myślę, że tutaj rozmowa by pomogła szybciej, tak? Na pewno Piotrek Nguyen by wiedział, jak to A, rozwiązać. no tak. No i myślę, że Piotrek Nguyen będzie tutaj. Może faktycznie być tutaj pomocny, może pomóc. To masz Chciałem rację. chyba nawet dzisiaj do niego dzwonić, zapytać się, ale już nie chciałem mu zawracać głowy. Gratulujemy czwórce półfinału. No i co? Widzimy się jutro, tak? No tak, czyli widzimy, słyszymy się jutro. Ja jutro też również zapraszam na transmisję. Mam nadzieję, że dzisiaj było dużo lepiej, bez żadnych problemów. Także jutro na pewno również się widzimy. Zobaczymy, co uda się z tą wizją zrobić, czy uda się coś jeszcze udoskonalić. No tak jak mówiłem, uczymy się. Także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i dziękuję. Czekam na filmik. Na filmik z Tak, tego przejścia. Tobie Robercie wyślę filmik, wszystko jest nagrane, cały stream się nagrywał, także wszyscy będą mogli ewentualną powtórkę sobie obejrzeć. No i co? No i zapraszam jutro w takim razie i dzięki wielkie osobom, które oglądały i z nami rozmawiały. Na razie, cześć. No, trzymajcie się, na razie, hej.